10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Sponsorem programu jest NAK. Zero kompromisów w ogrodzie. Zobacz na nak.com.pl. Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest trzecie śniadanie. Jak co tydzień jesteśmy w restauracji Oficyna w Rozalinie pod Nadarzynem. Dzięki uprzejmości gospodarzy firmy NAK. I co tydzień zachęcam, żebyście wpadali po programie tutaj na przykład do pięknej restauracji albo do parku, ale dzisiaj zdaje się, są pełne rezerwacje, więc tak czy siak zadzwonicie najpierw, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja. Jak nie dzisiaj, to dzisiaj jest niedziela. To za tydzień, w sobotę, w niedzielę. Tak. Witam serdecznie, a ze mną, dziękuję za przyjęcie zaproszenia, Agnieszka Burzyńska, Wojciech Mucha. Dzień dobry. Michał Kępa, Jakub Dymek. Dzień dobry. Strój Michała jest nieprzypadkowy, ponieważ przyjechał tu na rowerze ze Śródmieścia półtorej godzinki, tak? No półtorej mniej więcej, tak. Nudnej drogi, nieciekawej, nie polecam. Ale z powrotem będę wracał naokoło i będzie ładniej, mam nadzieję. Tutaj się Kuba zazdrosny, że nie przyjechał na rowerze. Tak, jest to zakład, który jeden z wielu, który przegrałem dzisiaj wśród naszych kolegów. Ja przyjechałem między innymi dlatego, bo myślałem, że redaktor Dymek przejdzie na rowerze i gdybym ja wtedy nie przyjechał, to z kolei głupio bym się czuł. No i domyślam się, jak kolega się czuje teraz. To jest doskonała metafora stosunków irańsko i Izrael. Tak. To jest cudowne. Ja jestem Iranem czy Izraelem jako ten, który przyjechał na rowerze. No dobrze, skoro tak pięknie to wypuściłeś, no to zacznijmy od tego. To znaczy w nocy poleciały drony irańskie na Izrael i większość, z większością uporała się obrona powietrzna Izraela. Irańczycy oświadczyli, że uznają sprawę za załatwioną, w sensie odwetu za atak na ich konsulat i zabicie kilku wysokich wojskowych urzędników w Damaszku niedawno. A Izraelczycy oczywiście oświadczyli, że nie uważają sprawy za załatwionej. No i teraz to od ciebie, Kuba, zacznę, skoro tutaj wywołałeś temat, proszę cię bardzo, jaka jest twoja interpretacja? Czy to jest po prostu, może inaczej to ujmę, czy jest to pewnego rodzaju brutalny i krwawy, ale jednak teatr, gdzie ten dwór rozdanych ról, by zacytować klasyka, czy tu jednak na przykład się coś może wymknąć spod kontroli w tej wymianie ciosów? Proszę. Cały świat wstrzymuje oddech, czekając, aż reżim ajatollahów w Teheranie zachowa się bardziej odpowiedzialnie niż reżim Netanyahu w Tel Awiwie, napisał Matt Das, były autor polityki zagranicznej Berniego Sandersa. Skądinąd bardzo słusznie, bo tak rzeczywiście jest. Ja mam przekonanie, że ta eskalacja i ta spirala tak naprawdę ataków i kontrataków wciąż znajduje się pod kontrolą i o tyle nie użyłbym oczywiście słowa teatr, bo ono może trochę banalizuje to, że w grę wchodzi jednak mimo wszystko ludzkie życie, co jest to pewnego rodzaju mechanika tego konfliktu, którą my znamy od dawna. Iran nie może sobie pozwolić na pozostawienie ataku, który zresztą łamał wszelkie nam znane protokoły na konsulat w Damaszku. Z drugiej strony Izrael nie może pozostawić ataku przy użyciu dronów czy rakiet bez odpowiedzi, ponieważ, i to myślę uporządkuje nam tę rozmowę, w tym konflikcie każdy reżim walczy o swoje przetrwanie. Każdy reżim ma to w swojej naturze, że pierwszym i fundamentalnym celem jest, aby ta władza trwała. I w tym sensie Teheran ma w swoim interesie, żeby trwać
nie budząc także większych protestów społecznych, społeczeństwa, które i tak bardzo mocno cierpi pod sankcjami i ma wiele innych powodów do niezadowolenia niż tylko pogarszająca sytuacja bezpieczeństwa. Netanyahu ma przed sobą bardzo poważne problemy prawne i w pewnym sensie przedłużanie tej wojny i czekanie na ewentualne zwycięstwo Trumpa jest dla niego strategią przetrwania. I inni aktorzy tego konfliktu, choćby Hezbollah w Libanie czy Houthi w Jemenie, walczą o to samo, o to, by utrzymać się u władzy i kontrolować to, co jeszcze kontrolują, zyskując legitymację dzięki takiej bardzo agresywnej czy asertywnej postawie wobec Izraela czy Zachodu. Dlaczego nas to niepokoi? No bo oczywiście my mamy daleko mniej istotne znaczenie przypisujemy przetrwaniu tych poszczególnych reżimów, czy władz, czy systemów politycznych, a kibicujemy temu, aby infrastruktura obsługująca podaż ropy na światowe rynki, tak? Kwestia inflacji i handlu międzynarodowego właśnie przez cieśninę adeńską, czy wreszcie ryzyko rozlania się islamistycznego terroryzmu traktujemy dalece bardziej poważnie niż to, jak potoczy się los Benjamina Netanyahu, czy reżimu w Teheranie właśnie. I dlatego my się tym martwimy, a ta regionalna rywalizacja, która jest tłem tego wszystkiego, gdzie jeszcze aktorem są Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy Arabia Saudyjska, dla nas wydaje się totalnie nieprzejrzysta, a tymczasem ona jest faktyczną treścią tego konfliktu. No cóż, jak usłyszałem, że na Izrael lecą irańskie drony Shahed, to poszedłem spać, bo od razu pomyślałem, że skoro nie robią one zbytniego wrażenia na podkijowskich miejscowościach, gdzie tamtejsza obrona przeciwrakietowa sobie z nimi doskonale radzi, to z żelazną kopą Izraela również będzie podobnie. No i wstałem rano i okazało się, że się nie pomyliłem, że to był kolejny już w moim życiu wybuch III wojny światowej, który jednak miejsca nie miał. Rzeczywiście jest tak, jak tutaj powiedział Kuba, że Netanyahu usiłuje uciec do przodu, eskalując ten konflikt, który toczy się na Bliskim Wschodzie, licząc na to, że rzeczywiście uda mu się utrzymać przy władzy przez eskalację tego konfliktu. Nie jestem od tego specjalistą, zresztą napisałem na Twitterze, że powtórzę tylko obiegowe opinie, ale wydaje się, że ta odpowiedź Iranu była raczej w kategorii takich właśnie teatralnych, które należy odczytywać jako po prostu coś, co musieli zrobić w odwecie za to, co się stało z ich ambasadą. A ja mam jednak trochę obaw. To jest to, o czym trochę rozmawialiśmy przed programem, czyli że polityka jest nieprzewidywalna i że rządzi nią przypadek, zarówno tą międzynarodową, jak i tą naszą rodzimą. I widzimy to, do której dojdziemy. Ja na razie nie będę o niej wspominać, ale mam pewne obawy, że to może się jednak wymknąć spod kontroli, bo my mamy teraz świadomość taką, że właśnie jedni reagują na to, co zrobili drudzy, tu, że jest wymagana odpowiedź, tak, i że to wszystko jest właśnie takim teatrem, ale to jest właśnie to, że polityka absolutnie jest nieprzewidywalna w każdych kategoriach. I jeden przypadek, jeden punkt jakiś tam zapalny może zadecydować. Ja mam trochę obaw co do tego. Ja jestem tylko skromnym cyklistą i jak zobaczyłem skład programu, to się raczej zawstydziłem, ale widziałem niektóre występy tutaj moich kolegów wcześniej, stand-uperów, którzy przychodzili, ta poprzeczka nie jest specjalnie wysoko zawieszona, więc mogę po prostu siedzieć i gadać głupotę, ale nie chcę, ponieważ to są poważne sprawy, to po pierwsze, a po drugie, nie, ja się zgadzam z tym, szczerze mówiąc, że teatr jest teatrem i ten konflikt pewnie trwa regularnie od wielu lat, natomiast czym innym jest ten konflikt w warunkach w miarę spokojnego świata, na przykład 10 czy 5 lat temu, a czym innym w 2024 roku, kiedy mamy wojnę w Ukrainie czy na Ukrainie, mamy te drony wczoraj leciały też na Charków wieczorem i ktoś tam nawet dość ładnie napisał, że kilka z tych dronów zaatakowało też Charków. Pierwsza odpowiedź na jakimś tam Twitterze czy innym była no one cares. To no znaczy, one cares. I to dość dobrze pokazuje, że to jest trochę inny świat, bo konflikt izraelsko-irański się toczy i rzeczywiście wybuch III wojny światowej właśnie na tym polu, to ja już sam o nim też czytam od 10 mniej więcej lat. Ale teraz rzeczywiście jest tak, że jak jakaś rakieta zabłądzi, gdzieś spadnie za blisko, za daleko, to będziemy mieli pewien zapłon, który być może temperatura na świecie jest już za wysoka i taki zapłon może spowodować jakiś większy pożar. Spadają rakiety, spadają samoloty z obywatelami państw Unii Europejskiej i
jakoś te incydenty się dzieją i mam wrażenie, że jednak świadomość tego, do czego to może doprowadzić, sprawia, że nic takiego się nie dzieje. Gdyby tak miało być, to potencjalnych triggerów... No ale wiesz, ale na przykład czy uważasz, że gdyby sytuacja z samolotem, do której nawiązujesz, wydarzyła się dzisiaj, to ona też nie pozostawiłaby żadnych konsekwencji, to znaczy skutków? Jakiś holenderski samolot sobie... Nie wiem, no stało się to nie tak dawno, 10 lat temu w trakcie już no, trwającej... No tak, ale co stało się w świecie... W trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. No tak, ale świat jeszcze nic wtedy... Nic się nie stało. Rosji się nie bał, to znaczy wydaje mi się, że akceptacja dla tego, co jest na wschodzie, była dużo, dużo większa. No. Ja pamiętam nasze rozmowy, my raczej takie korespondencje... Chciałeś dodać jeszcze? Nie. Korespondencje na początku wojny, mówię teraz o wojnie pełnoskalowej na Ukrainie, po ataku w lutym 22, kiedy ty byłeś od początku, powiedziałbym, pełnoskalowym pesymistą. Znaczy może nie pełnoskalowym, ale przynajmniej jeśli chodzi o nadciągający zwrot reakcji w Polsce, znaczy ja byłem bardziej optymistą, to znaczy w zasadzie to, co się dzieje teraz, wydaje mi się, to znaczy i znużenie wojną, i odwracanie się nastrojów społecznych w Polsce, i też, no właśnie to jest pytanie do was, znaczy i jak bardzo zła jest sytuacja Ukrainy i Ukraińców w tym konflikcie, na ile to jest kolejna odsłona jednak jakiejś wojny propagandowej, a na ile naprawdę jest niedobrze. To... No bardzo zła jest sytuacja, bo jest znużenie, ono jest naturalne, to znaczy ono musiało przyjść. Pamiętacie, jak wszyscy mówili 3 dni i będzie, że tak powiem, Kijów zajęty, będzie koniec Ukrainy. Ukraińcy dzielnie się bronią od tych dwóch lat, ale przychodzi takie naturalne zmęczenie wszystkich, tak? I ich, bo oni też tracą ludzi strasznie dużo, przecież oni też nie mają takich zasobów ludzkich jak Rosjanie. Poza tym świat trochę pozwolił Rosjanom odbudować potencjał przez pewien czas ten militarny i Rosjanie zdołali jakby złapać oddech taki, którego nie mieli na początku, bo na to im pozwolono po prostu. I w tej chwili ta sytuacja jest zła, bo to się odwraca. Odwracają się też nastroje u nas, no bo też wiadomo, że no przyjęliśmy tutaj bardzo dużo obywateli ukraińskich i to jest po prostu naturalne zjawisko, że ten konflikt, który nas rozgrzewał 2 lata temu, po prostu teraz już jest taki, no taki normalny, taki zwyczajny właśnie. Lecą drony gdzieś tam na Charków i nikt się tym nie przejmuje, tak? Czy spadają rakiety na Lwów coraz bliżej naszej granicy i też to nie robi większego wrażenia. Pamiętacie, jak były pierwsze te rakiety, które przylatywały gdzieś tam blisko granicy polskiej? No to było oburzenie, to był strach, to było... No, też naturalne, a w tej chwili wszyscy się trochę przyzwyczailiśmy po prostu do tego. Ja od początku też byłem w drużynie pesymistów i gdy dziś po latach czytam swoje teksty, to mam gorzką satysfakcję, że one się wybroniły. Bo byłem jednym z tych autorów, którzy pisali na przykład o fiasku sankcji nałożonych na Rosję albo o błędach zachodniej dyplomacji, a wreszcie o grzechu uwierzenia we własną propagandę, który to grzech Polska Debata popełniła. No, ale czy możesz mi odpowiedzieć na jedno pytanie? Właśnie jakie sankcje mogłyby być skuteczne? Takie, których jeszcze w historii nie testowano, ponieważ Zachód by się ich obawiał, gdyż wiązałyby się one z daleko bardziej radykalnym obniżeniem naszego poziomu życia. Na przykład wykluczenie Rosji z systemu SWIFT. Co się nie stało? Nie, no zostało się z wyjątkiem Gazprombanku, a dlaczego? Dlatego, że Gazprombank jest potrzebny w tych rozliczeniach międzynarodowych do tego, żeby za te surowce energetyczne płacić. Ale pamiętajmy też, że nigdy w historii nie próbowano przetestować niejako na żywo hipotezy obciążenia sankcjami jednego z głównych dostawców energii dla kontynentu europejskiego, przede wszystkim dla świata. To, co dzisiaj widzimy, policzył to zresztą niedawno świetny korespondent energetyczny Bloomberga Javier Blas, realne sankcje na rosyjską ropę, ten kap 60 dolarów nie tylko nie działa, bo już w momencie wypłynięcia ropy z bałtyckiego czy czarnomorskiego portu ta ropa kosztuje 75 dolarów, ale wtórnie one zwiększają cenę ropy dla konsumentów na wszystkich pozostałych rynkach, które w teorii do tych sankcji się przyłączyły i
pozwalają także więcej na tej ropie zarabiać choćby Iranowi. Mechanizmy, które Zachód wprowadzał w nadziei na osłabienie Rosji i izolację, w rzeczywistości doprowadziły nie tylko do tego, że dzisiaj rosyjski budżet ma na przykład większe przychody, zwiększa wydatki militarne i odbudowuje swoją technologię, ale także zwróciły się przeciwko autorom tych pomysłów. Takich fałszywych założeń było wiele. I my przekonywaliśmy się w takim poczuciu moralnej wyższości i słuszności, że robimy dobrze i z tego dobrego, słusznego, moralnego działania wynikną dobre konsekwencje, a one jedna po drugiej przegrywały w konfrontacji z rzeczywistością. No, to był mit tego na przykład, że wystarczy Ukrainie dostarczyć trochę ciężkiego sprzętu, a ona pomimo tych bardzo wyraźnie zarysowanych przez Stany Zjednoczone czerwonych linii sama się w jakiś magiczny sposób wybroni. Ba, byli tacy, którzy przewidywali rozpad Rosji, choć wszyscy wiedzieliśmy, że rozpad Rosji na jakieś odrębne republiki posiadające broń jądrową, chemiczną czy biologiczną jest ostatnim, czego życzyłby sobie Waszyngton i pewnie ostatnim, czego także życzyłyby sobie stolice Europy. Ja mam, jak już powiedziałem, gorzką satysfakcję, nie mówię tego z przyjemnością, że po 2 latach gdzieś tam widzimy błąd tych założeń, ale też dochodzimy do pewnej granicy tej ułudy, w której żyliśmy. Społeczeństwo polskie jest coraz mniej otwarte na integrację obywateli Ukrainy i coraz gorzej znosi naszą wspólną tu koegzystencję. Taki społeczny egoizm wyrażający się w niechęci do płacenia składek czy 500+ dla obywateli Ukrainy notowany był w badaniach nie wczoraj czy przedwczoraj, tylko od wielu lat. I kto te badania czytał na bieżąco, to miał tego pełną świadomość. Cała kampania wyborcza 23 roku, szczególnie lato 23 roku, jak pamiętacie, było skupione wokół tego społecznego egoizmu i tak naprawdę zmęczenia pomocą. Nawet jeśli tak otwarcie ze wszystkich komitetów wyborczych wyrażała to tylko Konfederacja, to gdzieś w podtekście... Już kontroluję następnego się. Ale właśnie to mnie ciekawi, że były bardzo silne akcenty ukraińskie w tej kampanii, ale jakby one jednak nie pomogły, no bo Konfederacja miała słaby wynik, a PiS też na tej, nie był trochę wiarygodny, bo najpierw był bardzo proukraiński przez długi czas i ta zwrotka w ostatniej chwili, jakoś ten czynnik antyukraiński nie wybrzmiał według mnie. Konfederacja miała słaby wynik, ale miała znacznie więcej wyborców niż w poprzednich wyborach. Te wyniki tak trochę zafałszowują, to znaczy jednak przy tej frekwencji, oni sami mówili, że to frekwencja nas zabiła i spowodowała, że mamy 7%, bo to był dobry wynik tak naprawdę. No, to jest masa ludzi, no, musimy to sobie chyba też w ten sposób tłumaczyć. Ale cofnijmy się troszeczkę w tej dyskusji, no bo mam takie wrażenie, że rzeczywiście teraz jesteśmy, jeśli chodzi o sytuację ukraińską, w tym punkcie, w którym najbardziej radykalni przedstawiciele strony ukraińskiej byli w 2014. To znaczy pojawia się pewna tendencja i presja na Ukrainę, żeby z jednej strony zakończyć tą wojnę, a zakończyć ją można w zasadzie tylko w jeden sposób. To znaczy w momencie, w którym Ukraina zrzeknie się z jednej strony Krymu, a z drugiej strony Donbasu. I co jest ciekawe, to jest ten postulat, który od samego początku część bardzo radykalnych przedstawicieli strony ukraińskiej, powiedziałbym nawet, że nacjonalistycznych, postulowało wobec prezydenta Poroszenki w chwili, kiedy Krym został zanektowany i kiedy tak zwane oddziały separatystyczne wkroczyły na Donbas. Oni mówili wtedy wprost, słuchajcie, no nie poradzimy sobie z tą sytuacją nigdy, bo oni są po prostu zbyt silni. Jedynym naszym wyjściem z tej sytuacji jest porzucenie tego, pogodzenie się z tym, że to utracimy, zbudowanie muru tak wielkiego, że będzie sięgał nieba, i pójście na zachód. I co się teraz dzieje? Z zachodu płyną do Ukrainy sygnały, żeby zachować się właśnie tak. Tylko, że jak to zrobić w sytuacji, w której wykrwawiło się dziesiątki tysięcy żołnierzy ukraińskich, w której na ukraińskie miasta spadały bomby, w której uchodźców w całej Europie jest kilka milionów. No, dziś już takiego postulatu, z takim postulatem w stronę narodu ukraińskiego trudno wyjść. No bo co im można powiedzieć, że ta walka była bez sensu? Więc no, będzie miał bardzo trudną sytuację pan prezydent Zełenski. I nie wiem, jak on to wytłumaczy swoim rodakom. Tym bardziej, że no, nastroje wobec niego też są coraz gorsze. Rzeczywiście Ukraińcy coraz bardziej nie lubią, że tak się wyrażę, swoich władz przy jednoczesnej akceptacji dla bohaterstwa żołnierzy. I to jest, bo oni absolutnie z tego się nie wycofują. Dla nich żołnierze, którzy walczą, są bohaterami, a władze są coraz gorzej postrzegane. I to będzie rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, bardzo trudna sytuacja dla prezydenta Zełenskiego. Ja pamiętam, jak kiedyś pokutowało takie wyobrażenie powtarzane przez komentatorów w mediach, że to jest taka wojna, która będzie na całego i ona się na pewno skończy paradą zwycięstwa po jednej albo po drugiej stronie. A teraz sobie myślę, że to jest dokładnie przeciwieństwo. Znaczy ta wojna się nigdy, przynajmniej
w perspektywie najbliższych paru lat na pewno w ten sposób nie skończy. Ona się skończy czymś bardzo zgniłym, no bo te tak. setki, dziesiątki, nie wiem, tysiące ludzi, którzy zmarło, po prostu zostały zabitych, no to nie będzie można tego poświęcić i potem już fajnie wygraliśmy, prawda? Bo się dogadaliśmy, bo w jakikolwiek sposób by ta wojna się nie miała zakończyć. Ostatnio rozmawiałam właśnie z doradcą prezydenta Jaceniuka, byłego prezydenta, premiera Ukrainy, przepraszam. I on właśnie dokładnie to mówił, że ta akceptacja po prostu też maleje w społeczeństwie ukraińskim, ale właśnie dla władzy Zełenskiego, który na początku też był mistrzem świata, tak jakby się wszystkim wydawało, cały świat był zwrócony oczami na niego i mówił, no nie, no to jest gość, który jest też bohaterem, tak? A w tej chwili no, on już przestaje być bohaterem. I no, tak jak powiedziałam, no, wszystkich dopada to znużenie. Ostatnie słówko, bo... Tak, ja tylko oddaję ci głos, bo ci przerwałem, bo chciałem też powiedzieć widzom, polecając serdecznie podcast, którego jesteś współautorem, współprowadzącym, Wiele w ręce, gdzie bardzo silny komponent właśnie spraw międzynarodowych. Jechałem tutaj do Rozalina, słuchając waszego ostatniego, między innymi właśnie, czy jesteśmy w tej chwili w stanie zimnej wojny, czy świat jest na wojnie, etc. Naprawdę serdecznie polecam, proszę. Bardzo ci dziękuję właśnie do naszego podcastu z Marcinem Giełzakiem, Wiele w ręce chciałem nawiązać, bo gdy u nas Szczepan Twardoch kilka miesięcy temu powiedział, że ukraińscy żołnierze Zełenskiego już nienawidzą, to był wielki skandal. To były słowa, które cytowały moskiewskie portale, polskie media twardocha obsmarowywały, była wielka awantura w mediach społecznościowych. Dzisiaj, jak się okazuje, po zaledwie kilku miesiącach od tych słów, to już właściwie jest przekonanie mainstreamu, tak, że jest poważny problem z morale, mobilizacją, wiarygodnością ukraińskiej władzy, ucieczkami od poboru, ludźmi, którzy są skłonni zapłacić duże łapówki, żeby do tego wojska się nie dostać, co skądinąd nie budzi żadnego zdziwienia, bo prawdopodobnie nie każdy zamożny kijowianin czy lwowianin woli jednak dać w łapę psychiatrze i dostać zaświadczenie o schizofrenii, niż pójść do okopu. Co z kolei frustruje niezwykle i budzi olbrzymią gorycz tych mniej zamożnych mieszkańców Kijowa czy Lwowa, którzy sobie na podobną rzecz pozwolić nie mogą. Ale gdy nawiązujesz do tego tematu wojny światowej, za co ci bardzo dziękuję, to podeprę się tym samym cytatem, co w naszym programie. Czy profesor Paul Post mówi, że nie mamy trzeciej wojny światowej, ale świat na wojnie. Liczba takich ataków, przejawów rywalizacji czy konkurencji między państwami, które wcześniej nie mieściły się w naszych głowach. To będzie izraelski atak na irański konsulat, ta blokada morska Cieśniny Adeńskiej, współpraca militarna Iranu, Rosji i Pekinu. To są wszystko rzeczy, które jeszcze kilkanaście lat temu wymykały się tej bardzo prostej logice amerykańskiej hegemonii, tak, i tego świata unipolarnego. Dziś nie tylko nas nie dziwią, ale stają się pewnym elementem codzienności. I świat jest bardziej rozchwiany niż kiedykolwiek. Instytut Badania Konfliktów Zbrojnych przy Uniwersytecie Uppsala w Szwecji liczy, że dziś mamy nie tylko więcej konfliktów zbrojnych z udziałem aktorów państwowych i niepaństwowych, czyli tam bojówek, grup terrorystycznych, różnych ruchów separatystycznych, nie tylko więcej niż kiedykolwiek od 1989 roku, ale więcej niż kiedykolwiek po 1945. To znaczy, że w świecie dzisiaj jest więcej konfliktów niż kiedykolwiek od kiedy skończyła się II wojna światowa. I fakt, że my dzisiaj i tak już rozmawiamy w programie o dwóch, trzech, czterech różnych epizodach, tylko tego dowodzi, a przecież moglibyśmy równocześnie zacząć rozmawiać o Etiopii, Jemenie, Syrii, niezwykle krwawej wojnie z gangami w Meksyku, która prowadzi do masowej emigracji ludności przez granicę północną, upadku Haiti, koszmarnych konsekwencjach sankcji i także masowym eksodusie w Wenezueli, użyciu dronów przez juntę wojskową w Mianmie do pacyfikacji oporu. Tych konfliktów, które moglibyśmy poruszyć chociażby tak pobieżnie, żeby pokazać skalę tego, co dzieje się w świecie, jest kilkanaście. Fakt, że polska debata publiczna jest od tego oddzielona taką żelazną kurtyną niewiedzy, to jest osobna jakby dyskusja, ale z tego, że my się tym zazwyczaj nie interesujemy albo że to nie jest obecne w naszej debacie publicznej, nie oznacza, że nie jesteśmy tym dotknięci, że ten rozchwiany, niepewny, pochłonięty wojną świat nie jest czymś, co nas dotyka, bo w zglobalizowanej rzeczywistości tak naprawdę paradoksalnie dużo większe niż kiedykolwiek znaczenie ma dla nas to, co wydarzy się w Birmie, Wenezueli czy Syrii na przykład. A to nie jest tak trochę, że mamy takie poczucie bombardowania, ciągłego bombardowania nas impulsami. To, o czym mówisz. No bo jeżeli się na przykład byśmy cofnęli do lat 70. czy 80., to również możemy wskazać, że miałeś sytuację we Włoszech, miałeś sytuację w Niemczech, miałeś sytuację w północnej Irlandii i w Wielkiej Brytanii. No z faktu, że nie było aż takiego przepływu informacji, wynikało, że nie byliśmy
nasi rodacy nie byli tym tak obciążeni i ludzie nie byli tym tak wykończeni, jak rozmawialiśmy przed programem. Może to jest też tak trochę, że rzeczywiście to przebodźcowanie sprawia, że mamy takie poczucie, że rzeczywiście tych konfliktów jest tak dużo i za chwilę wszystko... No ale nawet to przebodźcowanie może doprowadzić do prawdziwego konfliktu, bo ono wpływa na emocje, ono wpływa na to, jak się ludzi podsyca, to znaczy, no nie wiem, może takim uzupełnieniem tego, co powiedział redaktor Dymek, będzie to, bo ja się nie znam tak dobrze na stosunkach międzynarodowych absolutnie, ale staram się być w miarę, bo dużo jeżdżę na rowerze, obserwatorem codzienności, która mnie otacza. Polecam wszystkim. Ty się rowerzysta, wiecie, tak, partia rowerzystów. Tylko on myśli o świecie, a ja bardziej tutaj bliżej. Choć jeździmy odwrotnie, a więcej jeździmy po Polsce, odwrotnie. Po zagranicznych. Nie, już w Polsce teraz, absolutnie. Ale po innej trochę. Niemniej jednak, chcę tylko powiedzieć, że no tutaj niedawno u was w Kanale Zero był polski najemnik, który walczy na froncie, walczył, wrócił. I wydaje mi się, że kilka lat temu to była prosta taka sytuacja społeczna, to znaczy widzisz bohatera z wojny, ludzie to przeżywają, tak samo jak są proste emocje, kiedy na przykład mamy skrzywdzone dziecko, no wiadomo jak ludzie reagują w ten sposób na przykład. Więc jak widzisz takiego gościa, no to parę lat temu te emocje, komentariat tak zwany byłby dosyć jednolity, on by mówił, no bohater, walczy, byłby pewnie jakieś słowa wsparcia, zrozumienia, podziwu. Natomiast podejście do niego właśnie w komentarzach, w takim odbiorze było takie, że polityka weszła tym ludziom w głowy. Oni nie patrzą na to z punktu widzenia ludzkiego, tylko politycznego. Znaczy głupi, pewnie dał się omamić, a Ukraińcy do nas wykorzystują. No jest cała ta propaganda, bądź nie, która się gdzieś tam przebija w debacie publicznej. I to powoduje, znaczy to pokazuje, że my na takim bardzo ludzkim poziomie też już akceptujemy pewne działania. Znaczy na nas śmierć już nie robi wrażenia. To, że ktoś ginie na froncie, nie jest żadnym wydarzeniem dla nas już Polaków. W związku z czym, skoro my już się znieczuliliśmy, no to te wszystkie rzeczy, które się dzieją dużo wyżej, też będą na nas inaczej trochę wpływać. No właśnie, ale czy to nie jest tak trochę, że no, kilka lat temu wywiad z najemnikiem nie miałby szansy ukazać się w mainstreamowych mediach i nie byłoby takiej możliwości, żeby tego typu wywiad obejrzały miliony ludzi. I z jednej strony masz... Tak, jest to o czym prawda, mówisz. No, bodźcowania, z drugiej strony znieczulica. Poczekaj, Agnieszka, zaraz. Wojtek, Agnieszko. I takie poczucie, że rzeczywiście jesteśmy z jednej strony tego wszystkiego uczestnikami, a z drugiej strony nie mamy na nic wpływu, bo to rozmawialiśmy przed programem. Co by się działo, gdyby internet był tak powszechny w trakcie kryzysu kubańskiego? No przypuszczam, że fala samobójstw, jakby ludzi przerażonych tym, że zaraz wybuchnie trzecia wojna światowa, byłaby powszechna. No dziś z jednej strony również mamy poczucie uczestnictwa w tym globalnym konflikcie, a z drugiej strony poczucie takiej bezradności, że nic nie jest już w stanie zrobić. Już oddaję głos Agnieszce, ale a propos tego, co powiedziałeś, ja słyszałem raz w radiu, to zrobiło na mnie duże wrażenie, nie chcę tego przekładać bezpośrednio na tematykę naszą, ale a propos, co mówisz, internet, a kryzys kubański. Mianowicie akurat słuchałem audycji o przemocy wobec dzieci, w tym seksualnej. I ekspert, jak rozumiem, znający się na rzeczy i zwłaszcza na danych, mówił, że dzisiaj poziom przemocy w tym seksualnym wobec dzieci jest mniej więcej taki, jak był 30 lat temu. Tylko, że mamy wrażenie nieprawdopodobnego wzrostu, tak, ponieważ 24 godziny na dobę serwisy informacyjne trzeba dostarczać content. Teraz oczywiście trzeba wziąć też poprawkę na to, że wtedy może raportowanie w latach 90. było na niższym poziomie niż jest dzisiaj, kiedy jest dużo większe wyczulenie. Ale jednak sens tej rozmowy prowadzonej przez ludzi, którym dobro dzieci leży na sercu, był taki, że wcale nie jest gorzej niż było. I tak mi się to skojarzyło z tym, no właśnie, nie ma tutaj puenty ani wniosku, tylko się właśnie zastanawiam nad tym, o czym mówisz, o tym przebodźcowaniem. To znaczy i... Ja mam na to ripostę, dajmy Agnieszka powiedź, a ja będę ripostował o tym przebodźcowaniu za chwilę. Czyli ripostuję ci Agnieszka? Nie, to najpierw ty zaripostuj, bo ja chcę... Jezu, jaka uprzejmość! Ja chcę podsumować co innego jeszcze, więc dobra. Dobra, najpierw... czyli ty pamiętaj, co chcesz podsumować? Tak, ja muszę... Czekajcie, muszę zapisać zaraz. Kuba, przebodźcowanie, proszę. No, ze względu na tę kurtuazję ludzie nas wolą oglądać niż konkurencję. Przeglądałem ostatnio w archiwum Gazety Podziemnej Solidarności z lat 80. i tam zwraca uwagę, że redaktorzy tych gazet są bardzo przychylni wobec walki mujahedinów w Afganistanie przeciwko Związkowi Sowieckiemu, ale mniej przychylni wobec walki czarnych Afrykanów z apartheidem. No, historia oceniła te dwa konflikty radykalnie inaczej niż nasi rodacy przed 30 laty, ale ciekawe jest co innego. 40 laty rzeczywiście. Niestety. No, jestem milenialsem i co czasem się wydaje, że to było 20 lat temu. Dziecko. Ciekawe w tym jest co innego. Znaczy,
małe przełożenie na codzienną rzeczywistość Polaków miały tam te dwa konflikty, niezależnie od tego, jakie emocjonalne czy etyczne kategorie do nich przekładaliśmy. Dzisiaj natomiast realnie to, czy jemeńscy Huti ostrzelają jakiś statek rakietami, czy na Haiti rozleje się przemoc, czy z Wenezueli ruszy więcej ludzi do Stanów Zjednoczonych, wpływa na nasze życie w bardzo bezpośredni sposób. Ruchy migracyjne, ceny paliw, globalna inflacja, stopy procentowe ustalane przez banki centralne, to są wszystko rzeczy, które w sposób jednoznaczny i bardzo bezpośredni reagują na te wydarzenia, wpływają na nasze codzienne życie, tak jak nie wpływały na życie Polaka w Polsce Ludowej w latach 80., czy nawet w 90., czy do pewnego już stopnia 2000. Znaczy, dlatego to jest tak istotne w kontekście globalizacji właśnie, że my już nie tylko nie możemy odciąć się od konfliktu toczącego się bezpośrednio za naszą granicą, ale co widzimy chociażby od 10 lat wraz z eksodusem migracyjnym z Afryki Północnej i państw Bliskiego Wschodu. Jesteśmy częścią dużo większej całości niż nasz kraj kiedykolwiek w historii był. Nie jesteśmy podłączeni tylko do tego łańcucha wartości, który rozpościera się między Moskwą a Berlinem, ale państwem, które realnie współuczestniczy i społeczeństwem, które realnie współuczestniczy w globalnej gospodarce, wymianie wiedzy, transferze technologii. Tak? Sytuacja w Chinach nie jest dla nas obojętna dzisiaj, w Wietnamie czy w Indiach chociażby, najbardziej ludnej demokracji świata. Tylko, że ona nie jest obojętna dla bardzo małego procenta Polaków. Dla reszty jest absolutnie obojętna, niezrozumiała. Jedyna rzecz, która ewentualnie interesuje Polaków, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, taką, no, że interesuje więcej ludzi niż właśnie, niż nas tu przy stole, tak, czy tam, czy jeszcze parę procent Polaków. To jest jednak sytuacja na Ukrainie. Ja chciałam wrócić jeszcze do tej Ukrainy. Nie mam tak złego zdania o naszych rodakach. Do Ukrainy. To Agnieszka, a potem mistrz ciętej riposty. Poczekaj, mistrz ciętej riposty, tym razem poczekaj, bo ja chciałam dokończyć a propos jeszcze Ukrainy, że właśnie też mi się przypomniała ta rozmowa z Ostapem Semerakiem, czyli tym wspomnianym doradcą premiera Jaceniuka, że ja go pytałam, dlaczego jest taki opór na przykład, czy on rozumie to, co właśnie dzieje się w Stanach Zjednoczonych, czy to, co dzieje się w Europie, właśnie to takie, takie właśnie jakby nakłanianie do zakończenia tego konfliktu, tak? Ono nie jest oczywiste, to znaczy ono nie jest wypowiedziane głośno, ale gdzieś tam podświadomie to się toczy, że wszyscy zaczynają mówić, że jakoś by to trzeba było zakończyć. I Ostap mi wtedy powiedział, Agnieszka, ale pamiętaj, ciągle są gdzieś jakieś wybory i tu ciągle się wbija nam taka polityka. I ta sprawa ukraińska, sprawa konfliktów różnych też wspomnianych przez ciebie, jest rozgrywana w różnych państwach. U nas akurat chodzi o Ukrainę oczywiście, bo u nas najważniejszą kwestią są Ukraińcy, Ukraina i wojna, która się toczy za naszą granicą. Ale ciągle gdzieś na świecie są właśnie jakieś wybory, gdzie ktoś używa tych konfliktów, tych spraw międzynarodowych do swoich interesów po prostu. Kto odpowiada teraz? Proszę, Kuba. Potem Wojtek, tak? Mogę za ciebie też pokazać. Dziękuję. Pan. Sojusz rowerzystów. Tak, sportowa gestykulacja weszła na stałe do polskich studiów telewizyjnych. Ta presja na pokój, negocjacje czy zawieszenie broni w Ukrainie oczywiście nie wynika tylko i nie bierze się tylko z jakichś radykalnych zakątków debaty publicznej, czy na przykład trumpowskiej prawicy albo dalekiej amerykańskiej lewicy, tylko dzisiaj jest znowu kwestią absolutnie głównonurtową. Ja też o tym pisałem kilka miesięcy temu, że w tym momencie na prezydenta Bidena wywierana jest presja na negocjacje z kilku różnych powodów. Znaczy, po pierwsze, to jest fakt, że Amerykanie wierzą, to niekoniecznie jest prawda, ale wierzą, że dopłacają do dwóch różnych konfliktów w dwóch bardzo różnych miejscach świata, czyli do Ukrainy i Izraela, za które płacić nie chcą. Rzeczywistość jest inna, bo na konflikcie ukraińskim nie tyle oni tracą, co zarabiają. Z Izraelem z kolei to jest kwestia długoletniego jakby sojuszu i amerykańskiej polityki wewnętrznej. Ale i zależności, tak. Amerykański wyborca nienawidzi inflacji, bardzo boi się tego, że cokolwiek zapłaci, tym bardziej za kogoś. I wreszcie ma już dosyć epoki wiecznych wojen i Ameryki zaangażowanej globalnie. I to jest pierwszy powód. Drugi powód jest oczywiście taki, że prezydent Biden sam widzi wpływ tej sytuacji na jego szanse w jego reelekcję, ponieważ amerykańskie społeczeństwo jest podzielone. Republikanie, czytałem najnowsze badania Pew Research Center na ten temat i one dość czytelnie to wskazują. Czy republikanie nie chcą pomocy Ukrainie w swojej większości? Nie dużej, ale istotnej większości. Demokraci odwrotnie nie chcą pomocy dla Izraela. Trzecia wreszcie kwestia jest taka, że demokratyczny establishment w Stanach Zjednoczonych wierzy, że każde porozumienie, które zaoferuje Trump, będzie gorsze.
Więc należy zaoferować jakiekolwiek, i tu mamy na myśli i Kijów, i Tel Awiw, należy zaoferować jakiekolwiek porozumienie, jakiekolwiek zawieszenie broni, czy jakiekolwiek formułę negocjacyjną, ponieważ to jest ich przekonanie, nie wiem, czy tak jest, ale to jest ich głębokie przekonanie, cokolwiek, co zaoferuje po styczniu roku 25 administracja republikańska, będzie gorsze. Będzie gorsze ich zdaniem dla Ameryki, dla świata, dla Ukrainy, dla Palestyńczyków, dla Bliskiego Wschodu i dla nich samych. Stąd należy zgodzić się na cokolwiek. Wreszcie nie wierzą oni, że Europa, tu mówię stricte o konflikcie w Ukrainie, o inwazji na Ukrainę, że Europa będzie w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność finansową, militarną i wywiadowczą na przykład za bezpieczeństwo Ukrainy. Stąd tym bardziej uważają, że należy to skończyć prędzej niż później. Tych powodów jest dużo i tak jak mówię, to już jest samo sedno tego, o czym myśli Waszyngton. Problem być może polega na tym, że dyrektor CIA William Burns, uważany za największego specjalistę tak naprawdę od Rosji w administracji Bidena, były zresztą ambasador w Moskwie nieraz, w tym momencie zajmuje się negocjacjami między Hamasem a rządem Izraela w sprawie uwolnienia zakładników, co dobrze nam pokazuje, jak to rozproszenie uwagi imperium też wpływa na bardzo wiele rzeczy, bo w każdych innych okolicznościach ten sam William Burns, dyrektor CIA i największy specjalista od Rosji, byłby gdzie indziej, prawda? Byłby gdzieś w Genewie, nie wiem, w Wilnie, w Warszawie albo innym miejscu, gdzie prowadziłby tajne negocjacje z przedstawicielami Rosji właśnie i Ukrainy być może w sprawie jakiegoś rodzaju zawieszenia broni czy negocjacji pokojowych. To się nie dzieje, dlatego że dzisiaj amerykański hegemon obsługuje nie jeden, a trzy tak naprawdę konflikty, w tym ten cały czas dowyobrażony sobie z Chinami o Tajwan i myśli na co najmniej trzech frontach. Ale to też pokazuje z drugiej strony priorytety hegemona amerykańskiego, który no, z tego co mówisz tak rzeczywiście jest. Jeśli ma gdzieś określać się w sposób silniejszy, zawsze pójdzie na Bliski Wschód i będzie wywierał presję na to, by konflikt na Ukrainie, by agresja rosyjska na Ukrainę i wojna, która tym jest spowodowana, się szybko skończyła. Więc no, nie miejmy złudzeń, że z tych dwóch konfliktów rzeczywiście prędzej zakończy się ten na wschodzie i nie zakończy się dobrze dla nas, bo rzeczywiście kapitulacja Ukrainy będzie dla nas koszmarem. Ja jeszcze chciałem, kończąc powoli ten wątek, ale jeszcze nawiązać do tego, co mówimy a propos Ciebie, Michał, to znaczy, bo myśmy dyskutowali na przykład o stosunkach do Ukraińców w Polsce. Tak. Ja mimo wszystko, po ponad dwóch latach, mam bardzo pozytywną ocenę w tym sensie, że po pierwsze należy sobie przypomnieć stan emocji z lutego 2022 roku, kiedy istniały zupełnie poważne obawy, w tym wyrażone przez całkiem poważnych publicystów, że biorąc pod uwagę na przykład spuściznę historyczną, wiadomo, Wołyń i wszystko, że tu dojdzie do jakiegoś czegoś bardzo niedobrego, jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie po ataku Rosji z 24 lutego. Potem, że to zmęczenie przyjdzie dużo szybciej, że państwo nie wytrzyma. Uważam, po ponad dwóch latach, biorąc pod uwagę wszystko, o czym mówimy, to znaczy, że to, jak państwo polskie, społeczeństwo polskie przeszło przez te ponad dwa lata jednak z setkami, tysiącami, czy nawet z milionami przybyszów z Ukrainy w Polsce, to jest, gdyby mi to ktoś powiedział w styczniu 2022 roku, nie uwierzyłbym. W sensie, że będzie tak dobrze. Oczywiście znajdziemy setki przykładów. Znaczy, słuchajcie, nie doszło nawet do żadnego poważnego incydentu, tak naprawdę. A mogły się zdarzyć naprawdę przeróżne rzeczy i jak sobie przypomnę te prognozy z początku wojny, to niektórzy z obawą, a niektórzy mając nadzieję na to, że coś pieprznie, mówiąc krótko, nie stało się. Znaczy, w tym sensie uważam, że społeczeństwo polskie tutaj wykazało się... Ja do końca tych obaw nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale może dlatego, że byłem wtedy... No były, już w pierwszym momencie, kiedy pojawiały się jakieś incydenty na dworcu w Przemyślu, bodaj, przypomnijcie sobie tą sytuację, kiedy tak. Była informacja, że tam Ukraińcy pobili... To chyba była nieprawdziwa. Ale wiecie, to jeszcze, już kończę wątek, już się oddaję, bo to, że właśnie w tych czasach, gdzie wszystko dzisiaj natychmiast minimalnego zamienia się w burzę, że to rezonuje, że to idzie jak po wodzie, wiesz, ślady po kamieniu,
tu nic się nie stało. No i tak, w tym tylko sensie... że mimo wszystko, bo my sobie mówimy, że jest jakieś znużenie, no żyjemy w warunkach trochę teraz jakiegoś konfliktu narodowościowego w Polsce, to znaczy mamy, że jest wrogość w stosunku do Ukraińców, bo ona się jakoś, oczywiście, ja że może się zamyka... Ja bym wrogością, ja bym nazwała to właśnie znużeniem takim. Ale wiecie, bo no jeszcze naprawdę skończę, ale... koreluje, natomiast no jednak te wszystkie określenia, które weszły w wielu grupach do... nie wiem, no, ukry i tak dalej, jednak jest tego znacznie więcej i oczywiście może ja mam jakby zepsuty umysł przez to, że za dużo siedzę na Twitterze, czytam tak. komentarze i tak, i na pewno tak jest, ale też słucham no, ludzi, wydaje mi się, którzy gdzieś są dookoła, no i w różnych, nie wiem, urzędach i poczekalniach, no i to jest dosyć powszechna opinia, że myśmy do tej pory mieli wrogów wyimaginowanych, znaczy w Polsce walczono, nie wiem, z Żydami, których nie było na przykład, tak, że to był jakiś spisek i... A teraz oni są ci Ukraińcy i muszą tego słuchać. To też będzie w nich siedzieć gdzieś tam i wydaje mi się, że nie wróży to specjalnie nic dobrego. Oczywiście będzie jakaś integracja i to się będzie wszystko łączyło, ale wydaje mi się, że nie mieliśmy jednak w ostatnich 15, 20, 30 latach. Wydaje mi się też, że obecny rząd dość dużo dokłada do tego pieca, o którym mówisz. Ty w jakim sensie? Wszelkie propozycje idące chociażby ze strony Ministerstwa Edukacji, że w ogóle, że młodzież ukraińska, która uczy się w polskich szkołach, nie ma obowiązku się polonizować, nie ma wręcz obowiązku de facto poznawać naszej historii i kultury. No w ten sposób jest to też odczytywane. No musi to budzić pewnego rodzaju może nie wrogość, ale no, zniechęcenie do tego procesu integracji, który nie przebiega najlepiej. No, nie da się ukryć, że szczególnie w dużych miastach można zauważyć, że Ukraińcy no, nie asymilują się w sposób taki no, głębszy. Tworzą się światy równoległe, w których oni przebywają, a rzeczywiście szczególnie w dużych miastach to są duże społeczności. No, siłą rzeczy to musi prowadzić do jakichś konfliktów, do jakichś niesnasek. I mam wrażenie, że nie ma troszeczkę też próby odpowiedzi na pytanie, co dalej, bo żyjemy trochę w takim stanie zawieszenia. Póki trwa wojna, no to wiadomo, że trwa wojna. No a jak się wojna skończy, to co? To wydaje się wszystkim, że oni spakują się, natychmiast wyjadą? No nie. I stąd też mam wrażenie, że to jest odkładane trochę ad calendas graecas, że poczekajmy, coś się na pewno wydarzy, no ale przecież nie zapakują się w autobusy i w pociągi i nie wrócą na te ruiny. A i też Polacy od tak nie zakochają się w Ukraińcach, jak byli w też lutym. Też się tak nie stanie, ale tylko kończąc, rzeczywiście jestem w dalszym ciągu zdumiony, że poziom tolerancji Polaków jest tak wysoki. Przy takim stopniu masowości tego eksodusu z Ukrainy, przy tym w jakim tempie to się stało i w jaki sposób musieliśmy zaabsorbować tą liczbę osób, no Polakom należy się naprawdę bardzo duży szacunek, bo przypuszczam, że nie było aż takiej po 45 roku skali migracji w tak krótkim czasie, żeby tak duża liczba osób tak szybko się zasymilowała. Ze wszystkimi tego oczywiście konsekwencjami, bo widzimy to chociażby w najróżniejszych przestrzeniach. Nawet sobie nie wyobrażacie, co się dzieje w branży beauty, która, no to prawda, ma tak obniżony VAT, ale nie. O, specjalista. Troszkę temat mam zgłębiony, ale wyobraźcie sobie, że jest powszechna niechęć polskich pań, które się tym zajmują, do swoich ukraińskich koleżanek, które, no, które po pierwsze zatrudniają swoje koleżanki z Ukrainy, które przyjeżdżały, po drugie zaniżają ceny w sposób bardzo znaczny, po trzecie korzystając z pewnych takich przywilejów i tego, że władze patrzą na nie trochę przez palce, to znaczy, że nie ma tam kontroli, więc podatki są nieodprowadzone, wszystko dzieje się trochę na czarnym rynku. No sprawia to, że no nasi tak zwani przedstawiciele tej branży mają pretensje, ponieważ no, okazuje się... Branży beauty też trzeba pamiętać o czynniku wietnamskim, bo tu jest jeszcze... Tak, ale nie, to jest... ten segment ukraiński okazuje się bardzo duży. I okazuje się, że na przykład ja się na tym nie za bardzo znałem, ale że zrobienie paznokci hybrydowych jest tam 40-50% tańsze u pań z Ukrainy niż u ich polskich. To jest akurat nie... Z tej strony Wojciecha Muchy państwo nie znali, tak mógłbym reklamować. Agnieszka, a potem Kuba. No, tutaj mówię po
pokazując paznokcie, nieprawda, że to nie jest aż tak. Wiadomo, że oczywiście jest zazdrość w różnych branżach, bo ona ma i w branżach tych spożywczych, gdzie się pojawiają, to jest wiadomo. Ale też jest pewna sympatia tych, którzy mogą skorzystać. Może nie na 40-procentowych upustach, ale ja chciałam powiedzieć, bo ja się zgadzam z tobą, że rzeczywiście i tak Polacy dali radę przez te dwa lata. Natomiast zupełnie nie zgadzam się z tym niezgodą na brak polonizacji. Wiesz, bo ja mam studentów bardzo dużo z Ukrainy w tej chwili. Ja wykładam na której uczelni? Na Uniwersytecie Warszawskim. Mhm. Na czym? Na dziennikarstwie? Na dziennikarstwie, tak. Bardzo dużo i to mnie dziwi też, bo oni się zdecydowali, nie znając w ogóle, przyjeżdżając tutaj, bo ja się ich zawsze pytam, skąd są, czy są spod Lwowa, czy są ze wschodniej Ukrainy, no bo to ma znaczenie, tak. Oni w większości są właśnie z tego wschodu, czyli tam, gdzie uciekali no tacy prawdziwi ludzie. Oni po dwóch latach przepięknie mówią po polsku, nie mają z tym żadnego problemu i oni chcą tu być. Ale mówisz, wiesz, o studentach, a ja mówię o tych najmłodszych. Najmłodszych, że tak powiem, uczniach. Uczniach szkół podstawowych. A nie, to ja nie mam. Mam dwójkę dzieci w szkołach i uważam, że tam akurat bardzo szybko doszło do, akurat w tym przypadku, że bardzo szybko się to zasymilowało. Gorzej oczywiście jest z ludźmi, którzy trafiali tutaj, no właśnie trochę w takim średnim wieku, czyli nie studentach, nie dzieciach, no którzy mają też przede wszystkim no taką naturalną trudność z nauką języka polskiego, czy tam jakiegokolwiek języka, no bo prawda jest taka, że jakbyś ty się dzisiaj musiał uczyć, nie wiem, chińskiego, czy ja, czy jakiegoś innego języka, to miałabym, ale no nie, ale miałabym, ale, wiesz, ale mielibyśmy, wiesz, większy problem niż nasze dzieci, tak, które idą do szkoły i one naturalnie za rok zaczynają mówić po polsku i one naprawdę nie mają, nie ma kłopotów. Ja mam na osiedlu na przykład bardzo dużo nacji innych właśnie takich, bo ja mieszkam w Ząbkach, tam gdzie jest sypialnia Warszawy taka najtańsza, czyli tam przyjeżdżają wszyscy, tak? Tam są goście z Uzbekistanu, z Turkmenistanu, z Bułgarii bardzo dużo i oni rzeczywiście się nie asymilują. Oni nie posyłają nawet dzieci do szkół. Natomiast Ukraińcy, tu mam wrażenie w tej kategorii, że nie ma żadnego problemu. Ja bym się w rozmowie o stosunku Polaków do migracji wolał oprzeć na badaniach jednak niż dowodach anegdotycznych, ponieważ my te badania mamy. Znaczy regularnie są przeprowadzone badania Centrum Badań nad Migracjami UW, Labu UW czy profesora Kaczmarczyka i one wskazują od początku coś bardzo jednoznacznego. Poziom obaw z tak zwaną banderyzacją, faszyzacją czy odrębnością kulturową niezwykle szybko zmalał, natomiast wzrósł odsetek badanych wskazujących na obawy innej natury, obawy takiej społecznej. Na przykład młode kobiety bojące się tak zwane te lęki matrymonialne, że... To jest drugorzędne, to jest wtórne. Ale daję przykład jednego. Tak, ale tutaj chodzi, wiesz, tu chodzi o konkurencję, o bardzo realne zasoby, to znaczy pojawiła się ta obawa o to, że urosną kolejki do lekarza, będzie realna negatywna presja płacowa, trudniej będzie zapisać dziecko do szkoły, albo zwyczajnie w urzędach, czy będzie trudniej, lub mieszkania podrożeją i ceny najmu wzrosną. Ale Kuba, mówisz dalej, ale to są normalne strachy. Ale nie spełniły się te, o których powiedziałeś tak wcześniej. To są normalne, każdy ma prawo do takich obaw. To tak jak, wiesz, tak jak, no po prostu, jak każdy strach przed imigrantami, którzy zawsze są bardziej dynamiczni, bardziej się starają. Tylko ja nigdy takiej tezy nie wygłaszałem. To znaczy, ja nigdy nie mówiłem, że to będzie dochodziło do samosądów. Ale ja nie wiem, że o tobie. Czy jakiejś wojny narodowościowej, tak? Ja raczej wskazuję na to, że te obawy o kwestie materialne i konkurencję o zasoby szybko urosły. No, ale to my mamy między sobą też te obawy. Oczywiście, bo one są funkcją polskiego stosunku do państwa i do siebie nawzajem jako takiego, oczywiście. To jest jasna rzecz. I dlatego one były tak bardzo mocno obecne w minionym roku, a teraz nieco, zdaje się, zelżały. No dlatego, że dzisiaj także część obywateli Ukrainy po prostu wyjechała gdzie indziej, szczególnie ci, którzy być może radzili sobie na polskim rynku pracy gorzej albo nigdy nie wiązali nadziei z Polską. Zaś pojawia się, mam wrażenie, i tu rzeczywiście to jest dowód, w którym mogę oprzeć się tylko na własnych przeczuciach, że rośnie innego rodzaju napięcie, które bierze się z uwagi tego, że w Polsce wielu zamożnych obywateli
Ukrainy, Białorusi czy też Rosji. Po prostu lokuje kapitał. No i widzimy te drogie samochody, kupowanie mieszkań, apartamentów inwestycyjnych i coraz więcej ludzi. Słyszymy o spółkach ukraińskich, które przejmują polskie spółki. Albo handlują sobie i świetnie sobie radzą na rynkach tam zbożowych na przykład. I moim zdaniem to jest jakieś inna taka, powiedziałbym, pole, na którym się to napięcie ujawni, ale cały czas ja tutaj zwracam uwagę raczej na bazę niż na odbudowę. To są kwestie dotyczące równości, nierówności, podatków, zasobów, niewydolności państwa czy konkurencji o to, co to państwo może zaoferować. Wreszcie pamiętajmy, że rosnące ceny mieszkań, większe kolejki do lekarza czy na przykład zbytnie obłożenie szkół, to nie jest mit. Znaczy, to nie jest mit, który rozpowszechnia Konfederację w jakimś swoim nacjonalistycznym szale, tylko to jest dość obiektywnie istniejący problem, któremu w związku z tak dużym wyzwaniem integracji obywateli innych krajów polskie państwo nie podołało. I to nawet to w jakimś sensie jest wyrzut, ale za tym wyrzutem nie idzie zdziwienie, bo raz, że nawet dużo lepiej przygotowane do podobnego wyzwania państwa by sobie nie poradziły, a Polska zdecydowanie należało do tych zdecydowanie najgorzej do tego przygotowanych, ponieważ realna polityka migracyjna w Polsce, jaką się realizuje, jest w słowach bardzo twarda, a w praktyce ultraliberalna i dyktują ją, to jest ciekawe, bo w Polsce o polityce migracyjnej nie decyduje państwo, urzędy czy samorządy, tylko firmy, agencje pośrednictwa pracy i ci, którzy zwyczajnie na tym tanim pracowniku i jego transferze zarabiają. Stąd taki wielki opór, czy to w branży beauty, o której wspomniał Wojciech, to zostało moim zdaniem niepotrzebnie wyśmiane, ale także w budowlance, w ociepleniach, w usługach porządkowych, to powszechne. Handlu. No, przetwórstwie, to są branże, gdzie te napięcia również są bardzo mocne. No, teraz mamy do czynienia, nie wiem, na przykład ze strajkiem kurierów jednej z aplikacji dostarczającej produkty w stolicy. No, dlaczego? No, dlatego, że te wielkie międzynarodowe korporacje są w stanie wykorzystać napływ taniej pracy przeciwko Polakom i przeciwko w ogóle prawom pracowniczym. To się tak dzieje w każdym kraju zachodnim świata. Dzisiaj Polska po prostu przeżywa to, co inne demokracje Zachodu przeżywały wcześniej. Napływ taniego pracownika oznacza, może oznaczać pogorszenie się warunków pracy i szantaż wobec pracowników tu w kraju po stronie tych silniejszych podmiotów na rynku, wśród których także są wielkie globalne korposy. Ja nie wiem, czy zaczynać teraz ten temat, bo a propos tego, co powiedziałeś, to znaczy moja taka refleksja, że w ogóle jeśli chodzi o polityków w Polsce, to nikt nie ma albo nie zdradza go pomysłu na imigrację i w ogóle co z tym fantem zrobi. Znaczy operuje się jakimiś sloganami ideologicznymi. No... Czy poprzednia władza, która z jednej strony w języku była twarda, w praktyce, tak jak mówisz, bardziej miękka, zresztą premier Morawiecki tam mówił w którymś wywiadzie otwartym tekstem, że tam brakuje kilkuset tysięcy pracowników, potem próbował o tym zapomnieć. Z drugiej strony jakby druga strona właśnie... jedyni w miarę konsekwentni, powiedziałbym, jest lewica, która nie ma prawie... kręcisz nosem, ale w tym sensie przynajmniej mówią wpuszczać. Ale kogo wpuszczać? A to jest osobny temat. No. Kogo? To pytaj, wiesz, polityków. Nie, no chyba wszystkich. Ale jeżeli chcecie tutaj coś pociągnąć, proszę bardzo. Natomiast ja chciałem zapytać o temat pokrewny, który się wiąże, to znaczy o granicę białoruską i wracającą znowu. To znaczy, no stało się to, co się stać musiało. To znaczy w tym sensie, że w zasadzie obecna władza wchodzi w buty poprzedniego rządu. I dobrze, że przynajmniej kontynuacja pod tym względem. Nagle świetnie. Ale to jest bardzo ciekawe. Ale już dokończę. I wiesz, to dokładnie to jest ciekawe. To, co się teraz dzieje między wami. To znaczy, że jest oburzenie na realizację własnego postulatu trochę jednocześnie. Ale ja się nie oburzam, nie to znaczy, tobie, żeby było jasne. Ja mówiłem jeszcze w 21, że jeżeli Platforma dojdzie do władzy, będzie musiała kontynuować politykę PiS-u, bo po prostu, no bo to jest interes państwa i tak dalej. Wtedy dostawałem jakieś totalne hejty, zwłaszcza od silnych Razem i tak dalej, że jakże, przecież przyjdzie premier Tusk, będzie w ogóle rządy miłości na granicy, w ogóle będzie chlebem i solą każdego, jak można porównywać Donalda Tuska z tymi paskudnymi pisowcami, którzy bla, 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 bla. No i dzieje się, co się dzieje, no po prostu. W 21, akurat wtedy, kiedy to powiedziałeś, Donald Tusk mówił, że trzeba wszystkich wpuszczać i w ogóle budowa zapory na granicy jest kompletnie bez sensu. Ja z tego miejsca chciałem przeprosić, bo okazuje się, że w zapowiedzi twojego programu ktoś wyciągnął moją wypowiedź, komentarz dla TVP Info, w którym mówiłem, że film Zielona Granica wpisuje się w próbę destabilizacji państwa. Chciałem przeprosić, no bo jak rozumiem, teraz pani Agnieszka Holland kręci drugą część o tym, że pomimo zmiany władzy, dalej ten problem się nie skończył i w dalszym ciągu brutalna straż granicy. Ale mówisz na serio, że kręci drugą? No gdzie kręci? Nie,
Właśnie chyba powinna. Nie, aż nie wyczułem sarkazmu tutaj, okej. Okay. Chyba powinna, bo skoro tuż przed wyborami wypuszczono paszkę uderzający w Straż Graniczną w taki sposób, że właściwie dehumanizowano nie tych ludzi na granicy, tylko właśnie Straż Graniczną. No film skandaliczny, no skandaliczny od samego początku do samego końca, po prostu propagandowa sieczka obliczona na to, żeby wywołać... Nie, on jest zły po prostu. Nie, to był film obliczony na wywołanie paniki. Zaraz powiem. Obliczony na wywołanie paniki moralnej, takiego wzmożenia, które miało dopalić wynik wyborczy. Zresztą w pewnym momencie po stronie Platformy, co wiem doskonale, przestraszono się, że w ogóle może przynieść efekt odwrotny, bo stopień odrzucenia tego filmu był tak poważny. No i co? Minęły trzy miesiące nowej władzy. Mamy w dalszym ciągu pushbacki na granicy. Mamy w dalszym ciągu sytuację, w której uzbrojone grupy migrantów kierowane przez służby białorusko-rosyjskie atakują polskich strażników granicznych. W dalszym ciągu ta sytuacja eskaluje, ale jakoś te wszystkie głosy ze strony NGO-sów, ze strony tych ludzi, którzy... Nie, niektóre NGO-sy, trzeba przyznać, są konsekwentne i... Niektóre są konsekwentne, ale... Zaczynają krytykować... Ale tak zwane gongosy, czyli te najbliższe władzy NGO-sy, które protestowały jeszcze kilka miesięcy temu, jakoś ucichły. Nie widzimy celebrytów, którzy by się, prawda, z kartkami fotografowali na Instagramie, że są przeciwni Straży Granicznej. Co takiego się stało? Może się okazało, że rzeczywiście realia polityczne dopadły Donalda Tuska i to, na co sobie mógł pozwolić w opozycji, czyli wilcze prawo opozycji do krytykowania wszystkiego. Ja dodam jeszcze, już oddaję głos Agnieszce, tam była jeszcze o tyle ciekawsza rzecz, że jak się zaczął kryzys na granicy, to jedna z pierwszych wypowiedzi, ja teraz nie powtórzę dokładnie, Donald Tusk powiedział coś takiego, wtedy to w 21 późnym. Sens był taki, no, że... obowiązkiem państwa, jednym z podstawowych obowiązków państwa jest dbanie o granice. To wywołało konfuzję wśród ówczesnej opozycji, więc jakby Donald Tusk tego nie kontynuował, no i potem się zaczęła już taka dosyć bardzo ostra krytyka Straży Granicznej wszystkiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co teraz na przykład mówi minister Kierwiński, no to jest w zasadzie nawet wzmocnienie tego, co robił rząd PiS-u, to znaczy będzie twardziej na tej granicy, no bo trzeba jej... Oczywiście bronić. Bardzo dobrze zwrócić uwagę, że nie ma krytyki z drugiej strony, że to, że jakby wszyscy rozumieją, że polityka... No poza jakimś takim lekką, złośliwą satysfakcją zrozumiałą oczywiście, polityka kontynuacji tej to właśnie polityki w stosunku do tej presji migracyjnej jest zrozumiała i tylko trochę dziwi mnie, że jakoś ci, którzy przed chwilą jeszcze krytykowali Straż Graniczną, nagle pochowali głowy w piasek. No ale jak rozumiem, część tego najtwardszego elektoratu Platformy Obywatelskiej jest gotowa na wszystko, po prostu przyjąć wszystko, co tam im zostanie rzucone i nie czują się nawet skonfundowani. Nie, bo jest twardy elektorat jednej i drugiej strony. Mamy do czynienia, wiesz, z takim życiem trochę na barykadach i to ani jedna strona, ani druga nie przyjmie tego do wiadomości. Ja i tak mam wrażenie, że Donald Tusk i tak był najbardziej ostrożny w tym wszystkim, co mówił, bo inni politycy szli o wiele dalej, chociaż to było bez sensu, bo wystarczy czytać badania, tak jak mówiłeś czasami. Tak, zachęcamy do czytania badań, tym bardziej, że to była taka trochę oczywista oczywistość, że Polacy boją się tego, że z tej właśnie Białorusi, z tej wschodniej granicy, która... No rzeczywiście została zaatakowana, bo to był rodzaj ataku, to przecież nie była taka, no i było wiadomo, że to jest gra nawet nie Łukaszenki, no bo Łukaszenko jest za malutki na to, tylko gra Władimira Putina, że Polacy tego nie chcą, no to była... Jeżeli ktoś mówił o tym, że właśnie należy wszystkich wpuszczać i tutaj zrobić drugie Morze Śródziemne, tak, na ten, no to mógł się spodziewać tego, że Polacy powiedzą nie. Tak? Ale wiesz co, przepraszam, Agnieszka, ale uważam, że nawet więcej, nawet gdyby Polacy jakimś cudem chcieli, ale nie, obowiązkiem ale władzy było pilnować tej granicy i jest pilnować granicy, bo to jest obowiązek państwa, no po prostu. No tak. Nawet gdyby Polacy chcieli, nawet gdyby w sondażach było, że wiadomo, tak, otwierajmy. No tak, tylko że tu jeszcze dodatkowo wiadomo było, że po prostu Polacy tego nie chcą, tak? I było wiadomo to od początku i każdy, kto mówił, występował jakby, no, jakby chciał płynąć na spływ kajakowy w drugim kierunku, nie spływać, tylko płynąć pod prąd. To zresztą opowiem wam tylko śmieszną anegdotę, że kiedyś moja ciocia, jak właśnie spływaliśmy kajakiem,
wsiadając do kajaka, spytała, w którą stronę płyniemy. No to właśnie to trochę tak, tak trochę nasi politycy postępowali, że postanowili gdzieś tam w drugą stronę, co było wiadomo, że to się zakończy tak jak w wielu innych sprawach, o których pewnie będziemy rozmawiać, czyli o polskiej polityce, też się musiało tak skończyć, bo są jeszcze inne rzeczy niż granica białoruska, z których nagle po wyborach zrezygnowano. No nie, ale też weź pod uwagę inną rzecz, że było to bardzo użyteczne narzędzie do rozkwiewania emocji, do wywierania takiej... Ale nieskuteczne, to jest bez sensu. Bardzo skuteczne, bardzo skuteczne. Ale nie wygrało wyborów mimo wszystko. Ale nie się wierzę, dołożyło. Ile było? Przypomnę wam wybory, protesty w sprawie, gdzie są dzieci z Michałowa. W całej Polsce się odbywały. W całej Polsce się odbywały i wiem to doskonale, bo w Krakowie mieszkałem akurat vis-a-vis. Ja myślę, że przeceniasz tą kwestię. Myślę, że to był jeden z elementów i takie 1000 Wietnamów w bardzo różnych sprawach przyczyniło się również. Znaczy, mnie się wydaje, że to było mega nagłaśniane, ponieważ tam, jak mówisz, wielu celebrytów, większość mediów, tak powiem, tę narrację grzała. Natomiast w sensie z drugiej strony no, sondaże były... Ale Truda Kowalska to nawet większość, była, no. Nawet większość elektoratu Platformy była przeciwko luzowaniu na granicy. No. Jedynie Lewica była faktycznie elektoratem. Nie wiem, czemu na mnie patrzysz. Sorry. Nie używam słowa Lewica. To jest potworne upokorzenie, którego nie możesz mi po prostu podarować za każdym nie, razem. Nie, dlaczego? No, wypowiadasz słowo Lewica, patrzysz... Nie, nie, dorabiasz. Ja chętnie tę polemikę o granicy też podejmę, chyba, że tutaj tak, ale wyrwie się przede mną. Nie, bo ja się zgadzam bardzo mocno z tym, co mówię tutaj pani redaktor. To znaczy, no w gruncie rzeczy polityka dopadła Tuska i oczywiście, że to tych przykładów hipokryzji można tu wyliczać przecież znacznie więcej. I sytuacji, w których no, jakby przed wyborami twierdzono co innego, a teraz nagle twierdzi się co innego. Akurat Tusk ma tu rzeczywiście tyle taką dosyć wygodną pozycję, bo jak się jego pojedyncze, akurat jego rzeczywiście wypowiedzi no. przeanalizuje, to wbrew pozorom one sam sobie takie, tutaj nie tak. zaprzecza. Natomiast jego otoczenie i polityczne, i medialne już jak najbardziej. Natomiast trochę mnie tak może nie tyle śmieszy, no, taka, znaczy to tak trochę jakbyśmy się cieszyli z tej hipokryzji. No to skoro to jest dobra decyzja jednak taka, że jednak dalej będziemy tę granicę trzymać dość mocno, no to się cieszmy z tego. Ja się cieszę. Znaczy nie, no właśnie. Ale, ale chyba tu jesteśmy zgodni w ogóle. Nie, tak troszkę. To, że ktoś na kłamstwie doszedł do władzy, to tak się zdarza. No, ale to dotyczy potem realizuje coś innego, no to jest super. Praktycznie wszystkich polityków i tak samo drugiej strony, wydaje mi się, no jednak. No to też takie rzeczy można by tam znajdować. Podobnie tak, jak te hasła no. o tym, że tu będziemy bronić Polskę przed imigrantami, ale jednocześnie potrzebujemy pracowników, tak? No. Ale obniżymy VAT, którego nie obniżono przecież. To jest mnóstwo rzeczy, które dotyczą wszystkich ekip, których dopada władza, bo ta władza jest bardzo trudna, bo fajnie jest być w opozycji, naprawdę. To jest bardzo przyjemne. Jarosław Kaczyński uwielbia to najbardziej. Uważam, że opozycja jest stworzona dla niego i prezes się czuje w tym najlepiej, ale dopada to wszystkie ekipy po kolei. Nie było takich ludzi, którzy doszli do władzy, którzy zrealizowali wszystko to, ale byli tacy, którzy zrealizowali więcej niż inni. No, no dobra, nie będziemy licytować teraz. No, ani Jakubie, że nie. Bez żadnych podtekstów. Proszę. Lewica. Po pierwsze, dziękuję wam za dowiedzenie mojej tezy z pierwszej części tego programu, czyli jednak, że to, co dzieje się w Syrii, irackim Kurdystanie, Etiopii czy Kongu, jednak ma znaczenie dla Polski. Nie jesteśmy od tego aż tak oddzieleni nawet tym murem na granicy. To po pierwsze. Po drugie, ciągnąc tę metaforę redaktor Burzyński o płynięciu pod prąd, czy trzymając się bardziej kolarskiej jazdy pod wiatr, ona też czasami jest potrzebna i warto wyburzać się z takiego samozadowolenia, ponieważ polityka ochrony granic jest tragedią w dosłownym sensie znaczenia tego słowa. Tu się nie da dobrze. To znaczy fantazja o tym, że można mieć zarówno ściśle chronione granice, bardzo twardy model migracyjny, ale zarazem zachowywać te standardy humanitarne, do których Europa aspiruje, przestrzegać europejskiego prawa i wyroków sądów, jest fikcją. Znaczy, tego się nie da zrobić. My wszyscy żyjemy sobie tutaj wygodnie, jedząc pyszne przekąski, pijąc wodę i kawę, znaczy także dlatego, że model bezpieczeństwa Europy i może życia Europy opiera się na wypychaniu biedy, nędzy, gwałtu i przemocy na zewnątrz.
od tej Europy, co widać tak blisko jak w Ukrainie, ale także w Libii, Maroku, Syrii i tak dalej. Ale w jaki sposób model wprost opiera? Tak? Przepraszam, ale w jaki sposób my wypychamy tą biedę na zewnątrz, bo ja tego nie za bardzo Przykładowo wspierając interwencje zbrojne w takich krajach jak Libia, które prowadzą do destabilizacji i destrukcji państwa, a następnie stają się głównym szlakiem przerzutu ludzi do Europy. My zaś, Donald Tusk był zresztą autorem tej polityki, gdy był szefem Rady Europejskiej, płacimy europejskimi pieniędzmi de facto handlarzom, ludźmi, bojówkarzom i sadystom, którzy operują handlem ludźmi w tej Libii właśnie, by kierowali ten szlak z powrotem do Afryki Subsaharyjskiej. Znaczy wspieramy realnie swoimi pieniędzmi okrucieństwo, sadyzm, handel ludźmi, rzeczy okropne. Dlaczego? Znaczy dlatego, żeby ten sadyzm, to okrucieństwo i ten handel ludźmi działy się dalej od naszych oczu niż bliżej naszych oczu. Tak? On nas bardzo mocno dotyka i oburza, gdy widzimy tę przemoc białoruskich pałkarzy na granicy, cynizm, z jakim Łukaszenka się posługuje, i ten szantaż, do którego sięga, bo to jest blisko nas, ale zauważmy, że paradoksalnie z Rzymu jest bliżej do Trypolisu niż do Kijowa czy Mińska. Nie? Znaczy to się dzieje na granicach Europy w wielu różnych miejscach. Co więcej, państwa, które graniczą z Europą od południa, czyli od Morza Śródziemnego właśnie, robią dokładnie to samo, tylko wobec Greków, Hiszpanów czy Włochów. To nie jest tak, że Łukaszenka wpadł na ten pomysł. To jest pomysł, na który wpadł Muammar Kaddafi i którym szantażował Silvio Berlusconiego 20 lat temu. Tylko, że po drodze wpadliśmy na genialny pomysł, żeby jednak odpalić Kaddafiego z drona i zgotowaliśmy sobie sytuację dalece gorszą niż ta, która była, gdy Muammar Kaddafi był jednak wielkim przywódcą libijskiej socjalistycznej dżamahirii ludowej, jak faktycznie nazywało się Jakbym państw. Kissingera słyszał. Znaczy, tak. Ale tak jest. Znaczy, no to nie jest... Kissinger to ma na sumieniu... To też nie była krytyka, mówię po prostu... No, dziękuję. No, dwa przeciwne bieguny. Albo obrywam lewicą, albo Kissingerem. Do obojga jest mi różne. Jejku! W tej debacie daleko. Ja cię komplementuję. Strasznie, on jest tak pokrzywdzony, że... Do czego zmierzam? Koniec świata. Nie, ale dajmy mówić. Lewicę tak mam. Do czego zmierzam? Tutaj nie ma dobrych rozwiązań. Też dlatego cieszę się, że spotykamy się w takim gronie i możemy sobie o tym szczerze porozmawiać, też żeby wyjść z takiego polskiego piekiełka mówienia tylko o tym, co Tusk, co Kaczyński, bo to nie jest problem też, który Tusk albo Kaczyński wymyślili, sprokurowali i sprowadzili na Polskę, tylko który istnieje obiektywnie niezależnie od tego, który z nich rządzi, choć rzeczywiście moglibyśmy mówić, że z tym zarządzaniem migracją i europejskim modelem w ogóle Fortecy Europa więcej wspólnego ma jednak Tusk, bo był autorem tych polityk i tych porozumień z Turcją czy Libią właśnie, które też były mniejszym złem z palety wielu innych złych rozwiązań, tak? Płacić czy to libijskim bojówkarzom, czy to na przykład rządowi w Ankarze za to, żeby tych ludzi przetrzymywał u siebie. Ale ta polityka zawsze ma dwa końce, bo gdy zapłacimy na przykład prezydentowi Erdoğanowi za to, żeby trzymał u siebie obywateli Syrii... Kilka milionów. Ja to widziałem na własne oczy i drodzy państwo, to nie jest przyjemny widok. Byłeś w tych obozach? Byłem w Grecji w trakcie tak zwanego kryzysu migracyjnego, a w Stambule byłem już po jego zakończeniu, ale też całkiem niedawno. I poziom jakby żebractwa, prostytucji czy handlu ludźmi, który spotyka tych obywateli Syrii na przykład, jest też porażający, tak? Ale zarazem płacąc za to, oczywiście, że dajemy tym przywódcom do ręki to samo narzędzie, którym dziś posługuje się Łukaszenka. To znaczy narzędzie groźby, że gdy przestaniecie mi płacić, albo gdy przestaniecie realizować moje cele strategiczne, albo gdy sprzymierzycie się przeciwko mnie, to pamiętajcie, że ja zawsze te miliony mogę wypchnąć, nie? I w tym sensie to jest tragedia, tu wrócę do tego słowa, że ofiarami oczywiście tej polityki są ludzie, którzy już w miejscu startu tej swojej paskudnej, koszmarnej odysei byli ofiarami konfliktów zbrojnych, wojen, klęsk humanitarnych czy działań terrorystów lub bojówkarzy w swoich własnych ojczyznach. Dlatego tu nie ma dobrej, sprawnej, humanitarnej polityki, która odegna też od nas te wyzwania. Ale słuchajcie, pamiętam, jak jeździłam na szczyty unijne, a jeździłam chyba na wszystkie i z Donaldem Tuskiem, i z Lechem Kaczyńskim jeszcze wcześniej, i z Bronisławem Komorowskim, wtedy, kiedy on oczywiście jeździł, ale najczęściej z Donaldem Tuskiem, i było absolutne niezrozumienie dla polityki migracyjnej, jeżeli chodzi o część krajów, tak, bo tak jak kraje południa naciskały na tą politykę, żeby właśnie ją jakoś to rozwiązać, jakoś rozwiązać ich problem, no bo to oni się mierzyli wtedy, Włosi, Grecy, tak, i tak dalej. A ja pamiętam, że wtedy Donald Tusk mówił wyłącznie z Radosławem Sikorskim partnerstwo wschodnie, tak, że myśmy w ogóle nie rozumieli, to znaczy, że Europa nie rozumiała siebie, tak, swoich sprzecznych potrzeb.
Północ w ogóle była niezainteresowana tym wszystkim. Południe było zainteresowane tym, żeby ich nie wpuszczać. My byliśmy na zasadzie, a co tam jakiś ktoś nam... Bo ja to pamiętam. Ja pamiętam, jak sam premier właśnie wtedy mówił, ówczesny i obecny premier, jak mówił, a co nas to obchodzi, tak? Co nas obchodzi właśnie to południe? Dopiero gdy przyszedł kryzys, ten taki pierwszy, prawdziwy, widoczny dla nas, dopiero ktoś się zaczął nad tym zastanawiać, ale ja naprawdę byłam na tych szczytach od 2006 roku. Ten temat ciągle wracał i ciągle nie było zrozumienia dla niego. A to ja mam pytanie. Tak, Michał. Jedną rzecz tylko chcę powiedzieć, proszę. Że znaczy to trochę a propos tego, co powiedział redaktor z lewicy, może tak. Chodzi o to, że siedzisz po lewej stronie od Michała, tyle. Co by nie mówić. Mianowicie, znaczy to jest problem nie do rozwiązania, ale on jest coś, co mogą robić rządy i co mogą robić w sumie ludzie tacy jak my, którzy tutaj siedzą. Znaczy w naszej władzy jest to, jak my mówimy o tych rzeczach. To znaczy, jak nazywamy na przykład tych ludzi, którzy są na tej granicy. Jeżeli nie będziemy unikali uproszczeń, mówiąc, że albo są, a uproszczenia są w dwie strony, znaczy albo są to biedne rodziny z dziećmi tylko i wyłącznie i one siedzą i trzeba im pomóc, albo z drugiej strony, że są to tylko byczki, którzy chcą nas tutaj pamiętamy zajechać. Pamiętamy tą konferencję i tak dalej. Panów ministrów. Tak, no. Więc jeżeli my przestaniemy tutaj upraszczać, to będzie nam trochę łatwiej potem tą sytuacją operować, bo nie będziemy zakładnikami tego, co jeden bądź inny polityk powiedział kiedyś i potem będzie musiał na przykład strzec granicy, mówiąc, że to są... że to są tylko rodziny z dziećmi. No to po co strzec granice, jak to są tylko rodziny z dziećmi? Jednocześnie jak możemy wpuszczać ludzi, skoro to są ci, którzy chcą nas tutaj zabić? No zgoda, ale to są... Kulturę. Jakby, jeżeli zaczniemy chociaż trochę niuansować to będzie nam potem łatwiej dojść do sytuacji, w której będziemy mogli jednocześnie pilnować granic i nie dehumanizować ludzi, którzy na tych granicach ale czekają, bo... Absolutnie się zgadzam, że trzeba mówić o tych ludziach różnie, bo są i tacy, ale wszyscy oni są elementem tej samej polityki gry. Presji migracyjnej. Oczywiście, i gry. Tak. Czy się nas atakuje, atakuje naszą granicę 50 panami w kominiarkach, czy 30 rodzinami, to jest dokładnie ta sama sytuacja. Wręcz efekt atakowania nas 50 rodzinami z dziećmi jest dla agresora... Jest lepszy. Lepszy. Tak, prawda? Oczywiście. Więc... Dlatego warto uważać, co się mówi o tych ludziach, po prostu. Ja się zastanawiam, a propos tego, co rozmawiamy, bo tak... Paradoksalnie wojna, atak rosyjski na Ukrainę trochę, może nie tyle uratował, co pomógł gospodarce polskiej, bo napływ siły roboczej de facto spowodował, że pewnego rodzaju problemy zostały odsunięte. Ale tak, Mateusz Morawiecki wiedział, o czym mówi, kiedy mówi, że brakuje kilkuset tysięcy pracowników. To się nie zmieni. Za chwilę wspominałeś o tym, Kuba. Ukraińcy już wyjeżdżają z Polski. Niektórzy jednak wracają na Ukrainę. Więcej wyjeżdża do zamożniejszych krajów zachodniej Europy. No i wróci ten problem. I teraz tak. Oczywiście mówiliśmy też o tym, że politycy mogą zmienić zdanie, zapomnieć o tym, co mówią. No ale tak. Jednym z elementów sukcesu 15 października opozycji było to tak zwana afera wizowa oraz też argumentacja bardzo prosto trafiająca do ludzi. Oto ten PiS, który ma retorykę antyimigracyjną, chciał nam ściągnąć 400 tysięcy, czy tam ile, już nie pamiętam, imigrantów na głowę. Okej. Okay. I teraz przyjdzie ten moment, kiedy zabraknie pracowników. I co z tym fantem robić? Czy tak połknąć własny język i zapomnieć o tym, co się mówiło? I to mówię i o jednej stronie sporu, i o drugiej. Dalej, straszenie na przykład, że w Szwecji, a w Szwecji jest naprawdę poważna sytuacja, ale nie w wyniku nielegalnej imigracji, tylko to jest zazwyczaj drugie, trzecie pokolenie legalnej imigracji, czyli gastarbeiterów, których ściągano do Szwecji, bo brakowało ludzi na rynku pracy. I tu dochodzimy znowu do naszego problemu. I o co mi chodzi? Mnie najbardziej wkurza to, że nie ma ani jednej, ja nie słyszę odpowiedzi, nie mówię teraz o naukowcach, socjologach, nie usłyszałem ani jednej sensownej propozycji politycznej od lewa do prawa, co z tym fantem zrobić. Stoimy wobec bardzo dużego problemu, bo który tylko wojna w Ukrainie przedłużyła, znaczy opóźniła pewne decyzje. I pytanie,
co się stanie? To jest moje pytanie, do polityków nie zadam, bo mi nie odpowiedzą, pytam was. To nie jest tak, że Polska jako jedyna ma ten problem. Rząd Wielkiej Brytanii konserwatystów, który przecież miał doprowadzić do Brexitu, żeby powstrzymać migrację na Wyspy Brytyjskie, zanotował w minionym roku 900 tysięcy migracji netto i premier Rishi Sunak, który mówi stop the boats, był tym premierem Zjednoczonego Królestwa, który tych migrantów przywitał najwięcej. Właśnie dokładnie z tego powodu, że w usługach, ochronie zdrowia czy sektorze opieki pracowników zwyczajnie brakuje, a ten wybitny, cieszący się przecież zasłużoną legendą brytyjski system ochrony zdrowia NHS bez pracowników z innych krajów po prostu by stracił swoją skuteczność. Nie inaczej jest we Włoszech, gdzie Giorgia Meloni z jednej strony buduje bazy w Albanii, do których chce deportować ludzi i tam pracować ich wnioski wizowe, a jej własny bank centralny mówi, że już w tym roku zabraknie 300 tysięcy pracowników do zrealizowania projektów z tego włoskiego KPO, znaczy z tego funduszu, który się tam jakoś z pewnością inaczej nazywa, ponieważ nie będzie wykwalifikowanych budowlańców, inżynierów, specjalistów od ociepleń czy budowy, którzy mogliby popchnąć te programy do przodu. Cała Europa w większości jest pogrążona w tym samym tak naprawdę problemie. Czy my go sobie nazwiemy hipokryzją, czy podwójnymi standardami, czy dylematem bez wyjścia, to jest drugorzędne, jakby go sobie nazwiemy, on obiektywnie istnieje. Ty mówisz, że nie słyszysz takich głosów. To nie jest tak do końca, że ich nie ma, choć one rzeczywiście się nie przebijają, ponieważ trzeba sobie twardo odpowiedzieć na to, jaki model rozwoju zafunduje sobie Europa. No, ten aktualny jest nie do utrzymania, tym bardziej nie do utrzymania w sytuacji, w której tak, odcięliśmy się od głównego dostawcy energii, nie chcemy migrantów, ale potrzebujemy więcej ludzi do pracy, chcemy wielkich inwestycji, ale z kolei boimy się deficytu budżetowego, a przy tym jeszcze ten kontynent się starzeje w stopniu, którego nikt nie widział jeszcze na skalę historyczną. Oczywiście przed nami są Koreańczycy i Japończycy, ale za chwilę przy naszym poziomie dzietności i niechęci do posiadania dzieci szybko się z Koreańczykami czy Japończykami zrównamy. I odpowiedzi jest kilka. To znaczy, jeżeli Europa chce utrzymać tę politykę dobrobytu, no to albo zacznie programy masowych inwestycji i automatyzacji, licząc się z tym, że dopływ pracowników będzie mniejszy i trzeba będzie coraz więcej procesów automatyzować, ale to też będzie wiązało się z realną konfrontacją ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami. To będzie wiązało się z tym, że Europa będzie musiała zawalczyć o swoją taką też technologiczną autonomię i wznowić rzeczy, które się tu nie robiło od dekad, nie? Budowę własnych mikroprocesorów, technologii, sztucznej inteligencji na europejskich zasadach. Albo, to jest jeden ze scenariuszy, nie? Takie pożenienie trochę tego, co opowiada profesor Piątkowski z postkeńsowską teorią gospodarczą i takim jeszcze trochę prometejskim myśleniem o tym, co w Europie da się zrobić. Albo z drugiej strony, sorry, realnie pogodzimy się z tym, że Europa będzie bardziej wielokulturowa, wielokolorowa i wieloetniczna, ponieważ inaczej te systemy zabezpieczeń społecznych nie będą wypłacalne zwyczajnie na przyszłość, plus przede wszystkim nie będzie komu realizować tych wszystkich wybitnych planów. Dziś w Polsce młodych ludzi w wieku 20-40 jest zaledwie 4 miliony. Tak? A my sobie roimy taką fantazję, że z tych 2 milionów młodych mężczyzn, znaczy zbudujemy 300-tysięczną armię, CPK, gazoport, elektrownię jądrową, kolej dużych prędkości, a co więcej jeszcze tych mężczyzn młodych utrzymamy w tej armii i zachęcimy do posiadania dużej ilości rzeczy. Znaczy to się zwyczajnie nie spina i sorry, gdy gadamy o polityce, demografia jest królową nauk. Znaczy nie ma takiej możliwości, żeby te wszystkie ambitne plany w Europie się zrealizowały w społeczeństwie starzejącym się, coraz bardziej schorowanym, zarazem długowiecznym i takim, które nie chce mieć więcej dzieci, a przy okazji jeszcze najlepiej nie wydawać za dużo pieniędzy, bo jak wiemy, dług jest niedobry. Zgoda, tylko że weźmy pod uwagę, co się dzieje w sytuacji, w której mamy do czynienia ze społeczeństwem homogenicznym, które otwiera się masowo na przypływ ludzi z zewnątrz. Przykładem tego jest Irlandia i to, co dzieje się w Irlandii w tym momencie. W ciągu ostatnich 20 lat do Irlandii przybyło, żebym nie skłamał, około 2 milionów ludzi. To jak na małą wyspę jest porównywalne do tego, jakby do Polski przybyło 11 milionów. W ostatnich latach, już po kryzysie gospodarczym, rośnie przepaść pomiędzy zwykłymi Irlandczykami, którzy nie potrafią się zasymilować z tymi, którzy przybyli. Rosną ceny mieszkań. Wzrasta poziom ubóstwa wśród zwykłych Irlandczyków. Poziom bezdomności w tym momencie już przekracza no chyba jest, Dublin jest, jeśli się nie mylę, najbardziej na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczbę bezdomnych osób na świecie. Jest pierwszym miastem. Centrum Dublina wygląda jak
połączenie targowiska w Erytrei z dworcem w Krzywym Rogu po prostu wygląda koszmarnie. Odpowiedzią władz irlandzkich jest po prostu przyjmowanie jeszcze większej liczby osób właśnie po to, by zapewnić poziom życia, do którego przyzwyczaiła się część Irlandczyków. Czy nie jest tak trochę też, że nie możemy być ciągle zakładnikami tego ciągłego wzrostu, że gdzieś jest jakiś kres, w którym musimy się zatrzymać. Polska jest w o tyle lepszej sytuacji, że nie posiada długu technologicznego i może się przestawić na pewne rzeczy, takiego automatyzacja. Tyle tylko, no, że musi zapaść decyzja polityczna. Jeżeli decyzją polityczną na przykład rządu Tuska jest rezygnacja z budowy fabryki Intela, rezygnacja z budowy portu kontenerowego w Świnoujściu, rezygnacja z projektu CPK, to jak mamy zautomatyzować szereg naszych procesów? Wojtek, jedno słowo polemiki, bo przedstawiłeś moją wypowiedź tak, jak jakbym był zwolennikiem modelu masowej niekontrolowanej migracji, albo gdyby to, co mi się, albo jak gdyby mi się to, co dzieje się w Irlandii, podobało, tylko tak nie jest. Przedstawiłem dwie alternatywy, nie? Przed którymi stoi polityka. Przedstawiłem je możliwie realistycznie, szczerze i brutalnie, jak potrafiłem. Więc chciałbym też, żebyśmy nie zostawili widzów kanału Zero z takim przekonaniem, że ja tutaj mówię, że model, który był czy jest, tej tak naprawdę polityki retorycznie twardej, a w rzeczywistości ultraliberalnej mi się podoba. Tak nie jest. Tylko ja opisuję rzeczywistość taką, jaką ją widzę i w tym sensie politycy, no znowu, to jest Giorgia Meloni czy Rishi Sunak, są politycy prawicowi, którzy też nie wynaleźli na to lepszego sposobu. Paradoksalnie w Polsce jesteśmy i w lepszej, i w gorszej sytuacji, dlatego że oczywiście masz rację, że nie mamy tego długu technologicznego, w ogóle wciąż jeszcze relatywnie młode społeczeństwo, duży wzrost, ale zarazem zauważmy, że jako społeczeństwo polskie przyzwyczailiśmy się do nieustannie rosnącej konsumpcji. Jesteśmy na trajektorii, która pod względem konsumpcji wypchnie nas ponad Szwedów, Brytyjczyków czy Hiszpanów, to w ogóle, w ciągu mniej niż dwóch dekad. My będziemy społeczeństwem, które konsumuje więcej, które w parytecie siły nabywczej jest zamożniejsze. Ale co to oznacza? To oznacza zarazem, że jesteśmy tym społeczeństwem, które bardzo niechętnie patrzy na wyrzeczenia. Dlaczego inflacja wywołała w Polsce taką pożogę? Znaczy, raz, że pamiętamy hiperinflację lat 90., a także dlatego, że żyjąc w kraju, którego gospodarka nieustannie się rozwija i w kraju, w którym dobra konsumpcyjne są relatywnie bardzo tanie i wciąż nas stać na nich coraz więcej, my bardzo nie chcemy przywitać się z wizją jakichkolwiek wyrzeczeń. Czy to dla Ukrainy, czy to dla ochrony klimatu, czy to dla zabezpieczenia Europy przed nielegalną migracją, czymkolwiek innym. I tego też należy mieć świadomość. Ja się z tobą zgadzam, że może powinniśmy zrobić sobie tutaj jakiś hamulec na ten akceleracjonizm, który widzimy, tylko profesor Zybertowicz też ma rację, że powinniśmy zacząć hamulec na rozwój technologii, tylko to się rozbija potem o rzeczywistą gotowość nas wszystkich. Już tego, żeby... ci go... Przepraszam, mam prośbę, a mogę prosić wodę, bo tu koledzy wypili. No już. Właśnie, to tak już. To przynajmniej dwie szklanki wody poproszę. To trzy już. Tu jest woda. To może trzy szklanki, bo Michał wszedł na... Przypomniałem sobie. Na niezłe tempo. To poproszę wodę, woda zaraz dojdzie. Proszę. Nie, no, zgoda. Polacy są społeczeństwem, narodem, którym bardzo duże aspiracje i te aspiracje trzeba realizować. I to realizować właśnie w tym, o czym powiedzieliśmy, czyli w przeskakiwaniu tego długu technologicznego, którego my po prostu nie mamy. Nie mamy takich problemów jak Europa Zachodnia, kiedy Niemcy są uzależnione od takich... tego typu technologii jak fax, prawda, że poczta niemiecka po prostu nie potrafi sobie bez tego poradzić, gdzie systemy takie jak Blik są w Niemczech niewyobrażalne. Potrafiliśmy przeskoczyć to w ten sposób, więc czemu tego nie kontynuować? A z jakichś powodów jest to niekontynuowane, wręcz jest wygaszane, ale to nie wiem, czy jest czas i miejsce, by o tym mówić. No. Agnieszka? Nie, bo ja chciałam tylko powiedzieć, że dlaczego inflacja wywołała taką panikę w Polakach, bo ja mam takie przekonanie, że jednak głównie przez to, że też jesteśmy bardzo zadłużonym społeczeństwem, tak? I te raty kredytów, które były przerażające dla większości, to był powód, tej paniki. Dotyczy to tego samego, to znaczy też gotowości na wyrzeczenia i pewnej wyporności na kryzys. Znaczy, wyobraźmy sobie polskie społeczeństwo i polityka, który wychodzi i mówi to, czego nie mówi oczywiście Tusk, nie? Strasząc wojną i opowiadając, że ona zaraz będzie, który mówi, znaczy, drodzy rodacy, nie? Idzie trudny czas,
On już raz to powiedział i zapłacił za to bardzo dużą cenę. To jest też niemożliwe w tych okolicznościach. Znaczy, dlaczego też ja się tak zrzymam na tego Tuska? Bo zobacz, mamy premiera rządu RP, który objeżdża Europę z tym swoim nowym sloganikiem żyjemy w czasach przedwojennych, ale zarazem ten sam premier w Polsce obniża bazę podatkową tego państwa, osłabia jakby system ochrony zdrowia poprzez zaniżanie realnych wpływów do NFZ-u, prowadzi do wtórnej prywatyzacji edukacji przez tak nędzne pensje nauczycieli i rezygnuje czy odkłada na nieskończoność takie projekty rozwojowe, jak o czym wspomniał Wojciech, jakby elektrownia atomowa czy centralny port komunikacyjny. Ale choćby nawet Intel, a zarazem, tak? No to jest niezrozumiałe. Ale to jest bardzo zrozumiałe, bo tutaj w materiałach, które przesłaliście, był wywiad, w którym ktoś zwracał uwagę, że skoro PiS otrzymał taki sam wynik w wyborach samorządowych jak w parlamentarnych, to znaczy, że cała ta retoryka telewizji publicznej mówiąca o tym, że Für Deutschland i tak dalej nie działa i że w sumie to nie było nikomu potrzebne. Otóż chyba właśnie działa, bo okazuje się, że część przynajmniej działań tego rządu pokazuje, że on rzeczywiście działa w ramach może przesadnej, ale tej retoryki Für Deutschland. To słuchajcie, to w tym momencie, to w takim razie prosiło sporo widzów, żeby nie wałkować cały program w wyniku wyborów samorządowych i tak dalej. To wydaje mi się, że spełniliśmy z nawiązką wasze życzenia, ale też nie możemy tego pominąć. I tu zaraz kontynuuj. To znaczy płynnie przejdźmy do ostatniego, ale dużego segmentu, czyli co wynika z wyborów i z wyników wyborów sprzed tygodnia. Proszę, kontynuuj. No, wynika jedna podstawowa rzecz. Donald Tusk przegrał po raz drugi z Jarosławem Kaczyńskim, odkąd wrócił do władzy. Pomimo tego, że rzeczywiście rządzi... Spoko, Agnieszka. Spokojnie. To wybory, polityka to mój ulubiony temat. To wybory przegrał. Oczywiście zachował i poszerzył bazę w sejmikach, jednocześnie wybory przegrał. Czyli wygrał. PiS wybory wygrał. Po drugie, przegrał z Rafałem Trzaskowskim, którego chciał zmarginalizować i sprawić, by ten nie mógł wystartować w wyborach prezydenckich. Rafał Trzaskowski się wybronił, pomimo kampanii, która była, powiedzmy sobie, umiarkowana w Warszawie. Niektórzy mówią, że była najgorsza kampania Platformy. Zdobył 60% głosów. Gdyby miał lepszą kampanię, pewnie zdobyłby 75. Po trzecie, nie udało się Donaldowi Tuskowi rozbić trzeciej drogi, która utrzymała swój stan posiadania, pomimo tego, że rzeczywiście ten wynik PSL-u jest główną składową tego wyniku trzeciej drogi w wyborach samorządowych. I co najważniejsze, obronił się sam PiS. PiS się obronił, pogłoski jego śmierci są przedwczesne, choć oczywiście nie ma powodu tam do zbytniego zadowolenia. Partia musi się przebudować przed wyborami europejskimi w taki sposób, by wyjść do Polaków z komunikatem, który pozwoli jej te wybory, może nie wygrać, ale osiągnąć wynik, który będzie satysfakcjonujący. I będzie miał PiS przed wyborami europejskimi dużo łatwiej, bo całość tych problemów, o których myśmy sobie dzisiaj powiedzieli, będzie wykorzystany w agendzie zarówno Prawa i Sprawiedliwości, i to będzie, przypuszczam, bardzo poważna i ostra agenda, konfrontacyjna wobec tego, co robi rząd Donalda Tuska. Z drugiej strony będzie też PiS kopany z prawej strony przez wszystkich tych, którzy będą się domagali jeszcze bardziej radykalnych rozwiązań. Stąd też mam takie wrażenie, że to, co widzieliśmy przed tymi wyborami, to jest dopiero przygrywka do tego, co czeka nas przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Ja się nie zgadzam z tym, że Donald Tusk przegrał te wybory. Oczywiście masz rację w tym, że PiS nie poległ i że wbrew temu, co zapowiadali politycy Platformy i Koalicji Obywatelskiej, że pamiętacie te zapowiedzi, że Prawo i Sprawiedliwość skończy na jednym sejmiku tylko, tak? Były dyskusje, czy obroni Podkarpacie, czy nie. W zasadzie reszta była wiadomo, że ten. No właśnie, tylko że Donald Tusk ma coś, czego nie ma Jarosław Kaczyński, bo nawet jeżeli ma tam te 2% więcej Jarosław Kaczyński w tych wyborach, tych takich nawet ogólnopolskich, prawie 4, ale
to nie ma znaczenia, bo Jarosław Kaczyński nie ma zdolności koalicyjnych. I to jest miarą skuteczności polityka. I w tym sensie Donald Tusk wygrał te wybory. Sam wspomniałeś o tym przykładzie Trzaskowskiego. No to jest duży sukces Platformy Obywatelskiej. Ja na przykład nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Jarosław Kaczyński nie postawił na pewnych polityków w dużych miastach, choćby na Małgorzatę Wesermann, która no jako jedyna miałaby szansę powalczyć o drugą. Rozdrażniłaś Krakusa, za chwilę się będzie działo. Tak, poczekaj. Ale to ja tylko skończę. O Krakowie chciałem pogadać, ale za chwilę, bo to jest uśmiechnąłem się. Ja tylko skończę, ale nie było Kacpra Płażyńskiego, nie było, no był polityk zupełnie nieznany, wskazany na prezydenta Warszawy, co zakończyło się porażką Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście, że politycy, bo w ogóle wybory samorządowe mają tą specyfikę, że wszyscy ogłaszają, że je wygrali. To jest super, tak? To znaczy na każdym poziomie Lewica można chyba ogłosić. Nie może tego zrobić. O, przepraszam, dobry wynik Magdy Biejat w Warszawie, Lewica wygrała. No, ale to bardziej... Ale nie, dobra, Lewica jest rzeczywiście, no tutaj... Tak. Nina Jakuba, dymka bezcenna. Pogruchotana, ale prawda jest taka, że to Koalicja Obywatelska w różnych konfiguracjach będzie rządzić w tych sejmikach i udało się odbić też niektóre. No dobrze, ale PiS miał być miejsca. W ciągu tego czasu zanikowany. Ale to dlatego wszyscy mogą ogłosić swój sukces, tak? Ja mogę. Jarosław Kaczyński może powiedzieć, chcieli nas unicestwić, a tutaj właśnie, takie zresztą jak mówił, a tutaj się nie powiodło i w związku z tym myśmy wygrali, bo jeszcze mamy lepszy wynik. Donald Tusk wyjdzie i powie, że no dobra, odbiliśmy sejmiki, bo zatem mamy prezydentów największych miast i to właściwie jest bardzo duży sukces, oprócz oczywiście Wrocławia, bo tam Donald Tusk, stawiając na Jacka Sutryka, chyba się pomylił jednak bardzo, bardzo mocno. No, ale no większość... nie wiem, tam wydaje się, że Platforma popiera obydwu kandydatów, żeby PiS nie mógł poprzeć żadnego. Nie, tam jest po prostu rozłam taki, że jedni popierają kandydatkę Izabelę Bodnar, drudzy Jacka Sutryka, ale Donald Tusk de facto poparł otwarcie, tak, Sutryka. I to jest rzeczywiście jego porażka. Także to są tak fajne wybory. Znaczy nie wiem, czy porażka, bo wydaje się, że Sutryk te wybory wygra jednak. No zobaczymy, bo to jeszcze tydzień czasu i będziemy oceniać to, czy wygra, czy nie wygra. Ale to są naprawdę fantastyczne wybory dla polityków. Oprócz polityków lewicy, tu się zgadzam, że no jest to też duży poligon doświadczalny dla partii Razem, która, jak słyszymy, ma się za chwileczkę wymiksować i usamodzielnić. To jest jej... Ale sami też działacze PiS-u, bo ja rozmawiałam z Tadeuszem Cymańskim, z takimi, którzy patrzą się na tą Prawo i Sprawiedliwość trochę z dystansem, oni są bardzo rozczarowani tymi wynikami. Także tam też dojdzie w Prawie i Sprawiedliwości do pewnych... Prawo i Sprawiedliwość ma jeden poważny problem, jeśli chodzi o kwestie samorządowe. Od lat nie ma pomysłu na to, co ma zrobić w wielkich miastach. I to wynika nie tylko z tego, że zmienia się... charakter i tożsamość mieszkańców wielkich miast, że prawda, tutaj odchodzą w stronę zmian kulturowych i tak dalej, i że Prawo i Sprawiedliwość, mając tą agendę taką tożsamościowo narodowo-katolicką, no nie może sobie pozwolić na taką schizofrenię, że na wsi będzie mówiło i w mniejszych miastach jedna, a w dużych miastach drugie. To oczywiście jest pewien komponent tego, co się dzieje. Ale Prawo i Sprawiedliwość od lat świadomie zrezygnowała z obecności w wielkich miastach. To widać w Krakowie bardzo dobrze. W Warszawie. W Warszawie również. Oni wydają się nie rozumieć tego, że potrzeby mieszkańców wielkich miast się zmieniły. Będąc redaktorem naczelnym Gazety Krakowskiej, wielokrotnie byłem zdziwiony, że pojawiają się problemy w mieście, o których miasto huczy, a nie ma tam w zasadzie nikogo z Prawa i Sprawiedliwości. Pojawiają się aktywiści miejscy wspierani przez część polityków, jak na przykład kandydujący dzisiaj, bijący się o prezydenturę z kandydatem Platformy Łukasz Gibała, a polityków prawicy tam nie było. Tak jakby okazywało się, że drzewo, a co tam drzewo, no wycinają jedno czy 15, to nieistotne. No korki, no muszą być korki, bo ludzie jeżdżą samochodami, więc w ogóle tego nie dotykajmy. Kwestie
kwestie no, świeżego powietrza, no owszem, interesowały, no ale potem się okazywało, że jednak to powietrze zanieczyszczają piece, które płyną z ościennych miejscowości, więc lepiej tego nie ruszajmy, bo to nasz elektorat. Więc mnóstwo takich różnych rzeczy sprawiło, że prawica no, na tym jak laboratorium krakowskim była niewybieralna. Oni się pojawiali w mieście tylko przy takich okazjach jak miesięcznica pogrzebu pary prezydenckiej na Wawelu, gdzie zawsze przychodziło kodziarstwo i darło mordę, więc można było pokazać, że jest prawda clash pomiędzy Jarosławem, który się chce dostać na Wawel, a tymi tam, prawda, którzy wymachują i nie chcą go wpuścić. Albo przy okazji wielkich imprez takich, kiedy zwoływano konwencję w jednym z krakowskich budynków, kiedy też, prawda, Jarosław Kaczyński wychodził, mówił o rzeczach, które są istotne dla całej Polski. Programu dla miasta nie było i tam nieliczna liczba radnych, która usiłowała coś zrobić, nie miała absolutnie żadnej siły przebicia, bo nie mieli wsparcia ze strony centrali, bo po prostu decyzja polityczna. A dlaczego się zaśmiałeś, jak Agnieszka zapytała, tak, dlaczego nie kandydowała Małgorzata Wasserman? No bo pani Małgorzata Wasserman kandydowała już dwa razy z umiarkowanym wynikiem. Raczej trzeci raz ona sama chyba nie chciała tego robić, świadoma tego, że, no, no, że jest niewybieralna. Jest niewybieralna. Fakty... No ale wiesz, ale wybory też służą promocji pewnych no, ale ludzi, tak? Wydaje się, że pani ale jak się przegra, to wydaje się, że pani Wasserman jednak nie chciała być jednak obecna w mieście. No dobrze, poza tymi momentami, o których właśnie powiedziałem. Stąd też dość rozpaczliwa próba wystawienia kandydata w Krakowie byłego wojewody Łukasza Kmity, który się sprawdził. To jest człowiek drugiego szeregu politycznego. On się sprawdził w pandemii, on się sprawdził, kiedy rzeczywiście przyjechała do Krakowa wielka fala uchodźców. Kompletnie jednak nierozpoznawalny i kompletnie, mam wrażenie, też nieczujący tego, co się no właśnie dzieje w mieście. Ale wiesz, tylko jedną rzecz, już idziemy dalej. Jak ty powiedziałeś, znaczy mówiłeś tam kwestia korków, smogu, drzew. No, według mnie to jest taki problem, że no, jednak jest taka, no, przynajmniej tak ja odbieram, dominująca narracja pisowska w tym momencie, że to są jakieś lewackie pomysły. No otóż to. No, w związku z czym, ale to wiesz, to jak stylu życia, jak się, nie poglądów. To rozumiesz, to, wiecie. Ale trzeba by dokonać zmiany cywilizacyjnej w PiS-ie, że się zmienia epoka, że jednak na przykład sprawy ekologii to nie jest lewactwo, tylko to jest kwestia na przykład tego, czym oddychamy. No, że... Jest część polityków Prawa i Sprawiedliwości, która to rozumie doskonale, ale no jednak nie stanowią oni głównego nurtu. No w samym Krakowie jest kilku radnych, którzy rzeczywiście współpracują nawet w jakichś takich nieoczywistych konfiguracjach z różnymi ludźmi z ruchów miejskich i starają się coś zrobić. No ale mając 5 osób na cały Kraków, kiedy Kraków został wydrenowany z prawicy praktycznie w 95%, ludzie się porozchodzili po kancelarii prezydenta, przecież to cała kancelaria, pół kancelarii to środowisko krakowskie. Koledzy. Środowisko krakowskie tych takich polityków najbardziej rozpoznawalnych. No cóż, no, to tylko pokazuje, że będą musieli zmienić swoją agendę albo będą musieli szukać jakichś takich nieoczywistych sojuszy, tak jak to, z czym mamy do czynienia teraz, że kandydata niezależnego w Krakowie popiera z jednej strony posłanka Gosek-Popiołek, z drugiej strony Beata Szydło, co jest, myślę, dla części wyborców Platformy po prostu no, mózgi im wybuchają i myślę, że części wyborców jednej i drugiej strony również. A to pokazuje, że właśnie tacy ludzie, którzy potrafią wokół siebie jakby zmontować, bo zwróćcie uwagę, co na czym polega sukces Gibały? Że on dosyć agresywnie i w taki sposób nieraz ostentacyjny wykorzystuje te postulaty mieszkańców i przedstawia je jako swoje. No to jest czysty populizm, a jednak skuteczny. Ale widzisz, ale Łukasz Gibała już od dawna się starał. Przecież on miał ambicje prezydenckie bardzo dawno. On się śmieje, że... I ty mówisz, że tam Małgorzata Wasserman miała no, umiarkowane wyniki. Łukasz Gibała w poprzednich wyborach też miał umiarkowane. Ale słuchaj, ostatnie 4 lata... Zaraz idziemy tak. Ostatnie zdanie. Ostatnie 4 lata w Krakowie to jest po prostu upadek 20 lat rządów Majchrowskiego, którego jakby jedną rzecz tylko powiem. Przez tydzień płonęło w Krakowie archiwum zakładowe, archiwum miejskie. Do dziś nie wiemy, jak to się stało, że to archiwum płonęło. W momencie, w którym
ujawniłem, że spłonęło 97% zasobu tego archiwum. To było tydzień po pożarze. Władze miasta z samym Majchrowskim, prezydentem Majchrowskim na czele odsądzały mnie od czci i wiary. W ogóle dziennikarze zdawali się nie chcieć tym zajmować. Potem okazało się, że rzeczywiście historia pokoleń krakowian poszła z dymem. Minęły 3 lata. Do tej pory nie wiemy, jak to się stało, co tam się stało i kto to zrobił. Dwa równoległe... No, ale to chyba sprawa służb, że tak powiem, jeszcze poprzedniej ekipy. No, ale to przecież archiwum miejskie. No, ale ktoś to powinien, że tak powiem, wyjaśnić i skontrolować. No cóż. Pytanie, od jakiego poziomu się zaczyna kontrola? Już wam daję tylko ostatnim pytanie. Czy jest jakiś sondaż przed drugą turą w Krakowie? No, ciekawy sondaż się pojawił wczoraj. Jeden z portali pokazał, że 48% ma kandydat Platformy, 43 Gibała, 8 niezdecydowanych i złośliwi zauważyli, że jak to sumować, to jest 99. Więc jest 5% różnicy, 8% niezdecydowanych. Ja tylko chcę szybko a propos Krakowa, który mnie trochę fascynuje, bo to jest jedno z nielicznych miejsc, gdzie te wybory są interesujące i o coś idzie. To znaczy, bo jest taki płacz nad frekwencją w tych wyborach, a ja absolutnie się temu nie dziwię, bo te wybory po pierwsze dla większości Polaków są niezrozumiałe, tak mi się jednak wydaje. Po drugie są akurat w tym momencie dość mocno nudne. Nic aż takiego wielkiego się nie zmieniło przez te ostatnie 5 miesięcy, żebyśmy mieli jakieś wielkie rewolucje sondażowe a propos wyników do sejmiku. Natomiast skoro bardzo poważni komentatorzy w różnych mainstreamowych mediach, którzy wcześniej mówili o tym, jak ważna jest demokracja i trzeba chodzić na wybory. Sami na przykład teraz mówią, nie będę mówił jacy, że to są wybory, które są o tyle ważne, że tutaj partie biją się o pewne aktywa, bo są spółki, bo trzeba wprowadzić swoich ludzi do sejmiku, więc ważne, żebyśmy jeszcze w tych wyborach mieli dobry wynik, bo na przykład coś się PiS-owi zabierze i nie władzę, tylko de facto pieniądze. No to skoro ludzie to słyszą, no to już czują, że okej, no my tą demokrację tam obroniliśmy w tym październiku, a teraz to już jest tylko bitwa o pieniądze, niech oni sobie zarabiają dalej. W takim razie my nie będziemy sobie niedzieli przerywać, żeby pójść na wybory. Zwłaszcza, że na przykład ktoś mieszka na przykład w mieście, gdzie jest jakiś prezydent od 15 lat taki sam, ma wysokie poparcie i tak wiemy, że nie będzie ani drugiej tury, ani nic się nie zmieni. To rzeczywiście są wybory świetne dla partii, dla działaczy, dla polityków, którzy mogą się wykazać, zdobyć jakieś pieniądze. Nie z samych oczywiście diet, tylko z różnych innych tam jakichś konfitur. I dla dziennikarzy, i publicystów, i komentatorów, którzy też mogą produkować całą masę opinii. Na przykład tutaj się spieracie na początku, kto wygrał, czy Tusk wygrał, czy no tak naprawdę chyba nikt nie wygrał tych wyborów, bo to są tak dziwaczne wybory, nie, to była że interpretując je tak, ale interpretując drugi. Jakoś tak całościowo patrząc na te wybory, no to nie są wybory, o których w ogóle można mówić, że ktoś się wygrał, czy ktoś się przegrał. Ja bym jeszcze inną rzecz powiedział. W Polsce pokutuje takie myślenie, że reforma samorządowa, ta z czasów AWS-u, to jest taka jedyna, która się duża reforma, która się w sumie udała, że my mamy taką decentralizację, że sobie wybieramy tych burmistrzów, wójtów, tam prezydentów. Ja nie wiem, czy ona się tak udała, bo z tych względów trochę, o których mówię, to znaczy to są wybory, w których jest całe mnóstwo kasy do podzielenia. I angażuje się tam bardzo wiele osób, jak patrzę na te plakaty, a znam czasami tych ludzi, to nie są to wybitne jednostki. To są wybory, które przyciągają bardzo często cwaniaków, którzy chcą się do czegoś tam dorwać. Nie wiem, czy ta reforma się tak do końca udała. Zapytajcie kogoś na ulicy, czy on wie, co w jego życiu zmienia sejmik województwa. Ale nie, sejmik nie, ale no widzisz, jak wybory samorządowe są też o inne rzeczy, o te lokalne. Zobacz, jak wypiękniały nasze miasta, tak? Zobacz, jaka jest różnica, więc w tym sensie ona naprawdę się udała, bo to są ludzie, którzy jednak interesują się tymi swoimi małymi ojczyznami, tak? Czyli... Tak, przy czym mam oczywiście, natomiast trochę się też boję, że, bo druga taka opinia to jest taka, że no, my tam możemy bardziej ludziom patrzeć na ręce, bo oni są bliżej. Nie, to nieprawda. No właśnie to nie. Akurat nieprawda. No, to nieprawda. Właśnie, i to jest absolutnie na odwrót. Tam jest elita taka lokalna, więcej, która jest... To jest też zaprzeczenie teorii o tym, że polaryzacja jest zła. To znaczy my wszyscy mówimy, że o jest PiS, bo wszyscy się naparzają, więc to jest źle. Ale tam na dole nie naparzają się i wcale niekoniecznie jest tego powodu lepiej, bo nikt sobie na ręce nie patrzy. Co jest ciekawe... Nie, bo elita jest lokalna, tak? To jest komendant policji, to jest wójt, to jest burmistrz, to jest ktoś tam, tak? Wszyscy się znają i są jakby, no...
No to jest najlepszy przykład, jest też na Dolnym Śląsku. Tam jest wszystko ponad podziałami, tak? Wszystkie rzeczy, które są robione, są ponad podziałami, więc tu się zgadzam. Jeżeli chodzi o patrzenie na ręce, to jest nieprawda. Natomiast uważam, że rzeczywiście pod tym względem, że coś tam dzieje się dla mieszkańców, bo oni w końcu muszą coś zrobić dla mieszkańców, bo ludzie patrzą im trochę na te rączki, więc w tym sensie nie jest to najgorsze. No. Słuchajcie, czy efekty są dobre? Jedno zdanie tylko. Musimy chyba. Jedno zdanie. Nikt nikomu nie patrzy na ręce na poziomie samorządowym. Prawda. Co jest, myślę, największą katastrofą, to poziom mediów lokalnych i sposób ich, im niżej, tym w ogóle jest gorzej. Ich sposób uwiązania z władzą. No dość powiedzieć, że w Krakowie, ale nie tylko w Krakowie, bo znam takich przykładów mnóstwo. Jakby bycie A ty wyleciałeś z roboty przez politykę lokalną, czy... No. Z powodów osobistych. Nie mam zwyczaju mówić o swoim pracodawcy, ale to nieważne. W każdym razie w Krakowie i w innych miejscach normalnym modelem jest to, że bycie dziennikarzem lokalnej gazety czy lokalnego medium jest pierwszym krokiem do tego, by się potem odnaleźć w samorządzie. Jako rzecznik prasowy, jako prawda, tam jakiś ktoś, kto pracuje w urzędzie. No Kraków jest tego, myślę, najlepszym przykładem. Że po prostu to jest prosta ścieżka kariery z mediów lokalnych i to zasłużonych tytułów wprost do magistratu. Otoczenie pana prezydenta Majchrowskiego ustępującego to w dużej części właśnie dziennikarze i to bardzo różnych tytułów. I tak jest w całej Polsce, mam wrażenie. Ja kiedyś zresztą pamiętam, bo żałowałem potem, gdzieś tam w telewizji ogólnokrajowej robiłem przegląd prasy i trafił mi się w ręce jakiś taki panegiryk z lokalnej gazety tam w Włodarzu miejscowym. No i to zacytowałem, bo było to śmieszne, wiesz. I kurczę, potem autorka tego napisała do mnie na privie, znaczy na zasadzie uprzejmie i kulturalnie, ale sens był taki, że no jakby na tym poziomie ogólnopolskim jest coraz lepiej, bo jednak tych mediów jest sporo, są takie, owakie i tak dalej, a my tu kompletnie mamy przesrane, no bo jest po prostu jedna gazetka, tak, ona żałuje, że podpisała to nazwiskiem, wszyscy się z niej śmieją i tak dalej, natomiast nie ma po prostu no way out, no jest, wszyscy obsługują tam tego burmistrza, czy kto to tam, czy tam był prezydent i tak dalej. I ona w ogóle wszyscy opuści... się znają. No, znaczy, wiesz, to no na tak, poziomie ogólnopolskim mamy naparzania się dwóch obozów, które się osobiście czasem mniej, czasem bardziej znają, natomiast to jest pewna wojna. Natomiast tam niżej, no to co, będziesz swojego kolegę z liceum atakował, który słuchajcie, jest z drugiej jak strony, jak zostałem naczelnym Gazety Krakowskiej, okazało się, że radni miejscy potrafią dyscyplinować dziennikarzy na Facebooku w taki sposób, że wywołują ich z nazwiska. Panie tam coś pan tam napisał, bo my tutaj się nie zgadzamy. No to ogóle... akurat na poziomie ogólnopolskim. No dobrze, też tylko jest. Na poziomie wielu innych Polsk. Zgoda, tylko że. Nie, w porządku. Nie, Kuba. Ostatnie. Na poziomie ogólnopolskim możesz to zignorować. Na poziomie lokalnym im niżej, tym gorzej. Ten efekt mrożący jest po prostu paraliżujący absolutnie. I pan Dymek. Widzowie kanału Zero zdążyli zapomnieć, że ja jestem przy tym stole, a ta strzelba przecież musi kiedyś w tym akcie wystrzelić i padnie też to pytanie o wynik lewicy w tych wyborach. Dobrze. Więc uprzedzając je, już sam sobie je postawię. Lewica w Polsce uparła się kilka lat temu, żeby budować partię dla młodych kobiet, których jest w naszym kraju, skoro już się powiedziało, że demografia jest królową nauk, 5%. I taki też jest wynik tej partii w wyborach samorządowych. Okazuje się, że gdy nie ma tej wielkiej premii za frekwencję, która była bez wątpienia obecna w wyborach jesiennych, to poparcie dla lewicy spada do tego pułapu, który udaje się ulepić, zbierając w Polsce mniejszości i adresując swój przekaz do najbardziej nielicznej, kapryśnej i nieprzewidywalnej, jeżeli chodzi o frekwencję grupy, czyli młodych ludzi właśnie. I żeby ktoś nie odebrał tego słowa kapryśni jako pewnego rodzaju protekcjonalizmu czy słów przykrych, chodzi mi raczej o to, że tradycyjnie w Polsce wyborcy, którzy idą zagłosować po raz pierwszy, po raz drugi, młodzi ludzie, generacja trochę ode mnie i Michała młodsza, nie jest w swoich poglądach stała, niespecjalnie poważa w ogóle politykę. Jesteś 88? Ósmy.
niespecjalnie politykę poważa, interesuje się nią w stopniu umiarkowanym, takim bardzo okazjonalnym i stąd przekonywał się o tym w swoich czasach niejednokrotnie Janusz Korwin-Mikke, dziś przekonuje się o tym w innym wydaniu Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg czy Robert Biedroń. Zbudowanie partii, która adresuje swój przekaz, komunikat i program wyborczy do tej nielicznej demograficznie grupy, która wcale nie musi chcieć pójść na wybory, kończy się wynikami w okolicach progu. I to jest los lewicy w tym jej wydaniu, co ja w kolejnych tekstach, pokazując właśnie tę demografię, czy skład klasowy, społeczny tych grup wyborców, czy po prostu problemy na linii prowincja-miasto, pokazuje chyba od 19 roku. I to realnie widać, ale też znowu w tych wyborach nie wydarzyło się nic, czego nie dałoby się demografią, czy prostą wyborczą matematyką wytłumaczyć. No, była ta olbrzymia frekwencyjna premia w październiku, teraz jej nie ma i nagle wyniki się spłaszczyły. Lewica zamieniła się miejscami z Konfederacją. Pozostałe ugrupowania są na takich pozycjach, na jakich był PiS, PO, LPR i SLD 20 lat temu. Ktoś wrzucił taki obrazek, nie wiem, czy to widzieliście, z serwisu informacyjnego jednej z polskich telewizji sprzed blisko 20 lat i tam te same partie, PiS, PO, LPR, no, czyli dzisiejsza powiedzmy Konfederacja i SLD miały co do błędu statystycznego identyczny wynik jak w tych wyborach. No to coś nam mówi o trwałości pewnych bloków na polskiej scenie i o tym, że być może ona jest bardziej trwała niż komukolwiek z nas się wydaje. Czyli to by przeczyło temu, o czym też część komentatorów mówi, że jesteśmy u progu wielkiej zmiany tożsamościowej i że wyłoni się z tego nieoczywisty kształt sceny politycznej. My jesteśmy u progu takiej wielkiej zmiany co cykl wyborczy. Komentatorzy się muszą rozczarować. Ja pamiętam takie analizy, które kiedyś się ukazywały, że nowa polaryzacja w polskiej polityce będzie między Nowoczesną, Ryszarda Petru i Partią Razem. No, były takie głosy publikowane w polskiej sferze medialnej, stąd jakby podchodzę do podobnych prognoz jakby z dużą dozą ostrożności. Ale też gdy o samorządzie i jego deficytach rozmawiamy, bo to bardzo ciekawe, że ten temat się pojawił, musimy powiedzieć jeszcze o jednym, który tutaj się nie pojawił, mianowicie o nędzy pracowników samorządu i o tym, że... Ale nędzy jak rozumiane? W najprostszy sposób finansowej. No dzisiaj samorząd to jest ta dziedzina państwa polskiego, gdzie płaci się najgorzej, gdzie podwyżki są najdłużej mrożone i która pomimo deklaracji premiera Tuska o podwyżkach dla budżetówki została z tych podwyżek wyłączona. I osoby, które wykonują najbardziej kluczowe zadania dla państwa polskiego, czy to będzie realizacja tych inwestycji wielkich z KPO, czy ochrona zdrowia i polityka senioralna, edukacja i wiele innych rzeczy, które bezpośrednio nas dotyczą w naszych miastach, wsiach, gminach, zarabiają pieniądze zwyczajnie hańbiące. Są takie samorządy w Polsce, to już nie dotyczy prowincji czy małego miasta, ale w wielkich miastach, które zwyczajnie nie są w stanie przyciągnąć ludzi do pracy, bo okazuje się, że w dużym mieście naprawdę samorządy nie są w stanie zaoferować atrakcyjnych pieniędzy nawet na najbardziej, nie chcę użyć słowa niewymagające, bo one są wymagające, no ale na stanowiska te na dole drabinki płacowej. Co więcej, ta drabinka płacowa się spłaszcza. Okazuje się, że są w Polsce instytucje samorządu, gdzie 90% załogi zarabia pensję minimalną. 90%. To oznacza, że od stażysty po wicedyrektora wszyscy pracują za te same pieniądze, które są równowartością stawki minimalnej. I myślę, że musimy o tym mówić, bo oczywiście łatwo jest na samorząd narzekać i ja się do tych narzekań jakby też oczywiście dołączam, ale trzeba mieć świadomość, że w tym momencie mówimy o głodzeniu polskich pracowników, państwa polskiego po prostu, naszej administracji i pauperyzowaniem całej klasy społecznej. Była akcja w Terespolu, gdzie wójt gminy Terespol musiał dawać kursy na traktor, bo nie było chętnych do pracy. I ten kurs na traktor był tym bonusem, który oferowano potencjalnym pracownikom, bo zwyczajnie nikt się nie chciał zgłosić do pracy dla instytucji samorządowych. A to jest realny problem, ponieważ za chwilę do Polski jednak zaczną docierać te kolejne transze środków europejskich. Mimo wszystko mamy jednak jakieś cele rozwojowe, a szczególnie w ideologii Platformy ten rozwój na poziomie samorządu jest ważniejszy niż na poziomie centralnym. A nie ma specjalistów w dziedzinie inżynierii, informatyki czy rozliczania tych projektów, którzy chcieliby się za tak głodowe stawki do pracy w samorządach zgłaszać. Więc kolejne polskie rządy będą realizować program jaki? Zatrudniania obcokrajowców oczywiście, no bo jaki inny, bo ci z kolei będą skłonni za te nędzne pieniądze podjąć się takiej pracy w dziedzinie administracyjnej, urzędniczej, czy wykonując zawody związane z takim zwyczajnym utrzymaniem na przykład tych podstawowych funkcji, tak? Czy to utrzymaniem budynków, czy zieleni. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby to tak prędko przebiegło, że
przybysze z... No właśnie, skąd mieliby się odnaleźć? Musieliby znać język. Pracy ważny język, ale znaczy, patrzycie na to, jakbym powiadał coś z kosmosu, a tymczasem dokładnie w tym celu została znowelizowana ustawa bodajże o służbie cywilnej, czy o kodeksie pracy, dokładnie, żeby poluzować te obowiązki dla obcokrajowców pracujących w polskich urzędach. Znaczy, dokładnie to się wydarzyło jesienią chyba 22 roku już. Znaczy, to się dzieje. To nie znaczy że oczywiście, że ci pracownicy z innych krajów zaczną masowo pracować w tych urzędach, ale słuchajcie, w Polsce odbywają się konkursy na asystenta sędziego, albo na psychologa, psycholożkę policyjną, które odbywają się po kilkanaście razy, ponieważ przychodzi zero kandydatów. Znowu, kto chciałby pracować jako psycholog sądowy, czy policyjny, albo kurator z ofiarami przestępstw, ofiarami przemocy w rodzinie, czy z najbardziej dołującymi aspektami życia w Polsce za 3-400 na rękę. Znaczy, też nie dziwię się tym wykształconym, ambitnym młodym ludziom, że nie podejmują te pracy. Liczba konkursów w polskich instytucjach, która nie znajduje rozstrzygnięcia, wzrosła w minionym tylko roku o 70%. Bo nie ma komu pracować. No, więc oczywiście to nie znaczy, że za chwilę w Polsce sędziami czy prokuratorami będą obcokrajowcy, to się nie wydarzy, ale już na innych stanowiskach trzeba będzie te dziury łatać, bo w samorządzie w Polsce zwyczajnie płaci się źle, a jest to jeden z największych w Polsce pracodawców. To ja chciałem zakończyć jeszcze rekomendacje książkowe, ale bawił mnie twój post zaraz po wyborach. Czy już można teraz sięgać po telefony? Tak, żebyś serduszko zostawił pod nim bez podróży. Ale nie, bo kolega Dymek wrzucił takiego, wiesz, ni to storiska, ni to mema. Szokujące wnioski po wyborach, zwolennicy PiSu nie zniknęli. No rozśmieszyło mnie to, zwłaszcza, że tam równocześnie z tym krążył tweet Tomasza Lisa sprzed 3 miesięcy, że PiS zejdzie poniżej 20%, a jak nie, to można się śmiać. A to on już się odniósł do tego, tak swoją drogą? Co? To on już się odniósł do tego? Bo... Nie wiem, wiesz, nie śledzę jego twórczości, natomiast Nie chodzi o to, żeby się z niego śmiać, nie on jeden był, tylko że można mu nawet oddać, że miał odwagę powiedzieć to publicznie na zasadzie challenge'u, a wielu innych mówili, że to już jest nastąpi dojechanie PiSu w tych wyborach, co nie nastąpiło. Więc chciałem się spytać o to, jakie są konsekwencje, w ogóle czy jest o czym mówić, być może po prostu PiS dostał tyle, ile powinien dostać i w ogóle te oczekiwania, że coś się stanie, to jest przejaw naiwności albo myślenia życzeniowego. Czy jest na przykład o czymś mówić, bo relatywnie dobry wynik PiSu powoduje, że jakieś ruchy tektoniczne zostaną wstrzymane prawdopodobnie do wyborów prezydenckich, no bo zwycięzców się nie... A jakiś rodzaj zwycięstwa to jednak jest. No, ludzie, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość, nie są jacyś kosmici, obca cywilizacja albo wrogie plemię, tylko nasi rodacy. I napisałem ten post trochę w tej intencji. To, oczywiście, że ty o tym wiesz, no, ale trzeba to mówić głośno i publicznie. Napisałem ten post trochę w tej intencji, żeby przypomnieć, że czy ten program Prawa i Sprawiedliwości nam się podoba, czy nie. No, raczej go oceniliśmy negatywnie w minionych wyborach, no to jednak miliony naszych rodaków w tej opowieści o świecie, w tej propozycji jakiejś modernizacyjnej, czy w tej wizji pewnej redystrybucji roli państwa, którą PiS zaoferował, się odnajduje, albo zwyczajnie głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ inne partie czy komitety dalej nie znalazły właściwej odpowiedzi na wyzwania, z którymi boryka się duża część polskiej prowincji. W moim przekonaniu PiS zawiódł te mniejsze ośrodki i jeszcze centralizację zwiększył, ale to, co jest moim wrażeniem, jest drugorzędne, chociaż to też mogę danymi poprzeć, wobec tego, że ambicja pewna, którą dla Polski PiS deklaratywnie niósł, ta wizja wielkiej modernizacji, dowartościowania, dalej do milionów naszych rodaków przemawia, a ta wizja pewnej takiej uśmiechniętej postpolityki, którą oferuje rząd, nie przekona do siebie wszystkich i wybory samorządowe chyba nam tylko o tym przypomniały. Ale z drugiej strony PiS nie poszerzył elektoratu, to znaczy, że ma swój żelazny, tak jak ja mówiłam, ja akurat byłam przekonana, że i Platforma ma swój żelazny elektorat, w tych silnych razem i innych, no po prostu żelazny elektorat i PiS też go ma. Tylko nic nie udało się dodać do tego. No nie, no oni dostali 34%, to nie jest taki żelazny. Wiesz, jak rozumiem, sami wszyscy się bali, że będą poniżej 30%. Trudno sobie wyobrazić, by PiS po przegranych wyborach parlamentarnych poszerzył swój stan, skoro to zawsze zwycięzca dostaje awansem kilka procent. Tutaj tego nie widzimy. Zwracam uwagę na jedną rzecz, to o czym tutaj powiedział Jakub. Był taki sondaż po wyborach przeprowadzony dla Dziennika Gazety Prawnej i Radia RMF październikowych.
Polacy spytani, czego oczekują, odpowiedzieli bardzo przewrotnie, że oczekują, żeby PiS przestał rządzić, ale żeby jego polityka była kontynuowana. To znaczy, żeby projekty rozwojowe były kontynuowane, żeby był budowany port, centralny port komunikacyjny, żeby była armia 300-tysięczna, żeby był atom i jeszcze parę innych rzeczy. W przeciągu 100 dni rządów Donalda Tuska w zasadzie wszystkie te rzeczy zostały albo skilowane, albo zostały pozakręcane i pochowane, czego najlepszym przykładem jest działalność pana Laska w przypadku Centralnego Portu Komunikacyjnego, co zresztą Polacy widzą. Widzą również dzięki kanałowi Zero, gdzie widzieli debatę, o której Tusk myślał, że się nie odbędzie po tym, jak zgleszlachtował media publiczne. Więc siłą rzeczy PiS ma bardzo dobrą pozycję wyjściową, musi się jednak zmodernizować. Bardzo ciekawie o tym mówił Marcin Mastalarek w jednej z rozmów, że poszerzenie bazy tej politycznej PiS-u o nowe twarze, co jest zresztą postulowane przez część komentariatu propisowskiego, że wprowadźcie wreszcie te nowe twarze. Chcemy widzieć nowych zawodników, a nie ciągle, prawda, starszych panów z zakonu. To może dać PiS-owi bardzo dobrą sytuację wyjściową. Ja nie chcę zaczynać, już oddaję Michałowi głos i przechodzimy do książek, ale powtórzę, zadawałem sobie takie pytanie sam sobie i trochę widzom, nie wiem, tam z rok temu w jakimś programie. Znaczy, pytanie moje, i nawet nie oczekuję teraz odpowiedzi, tylko zadam pytanie, pociągnę może w innym programie. A mianowicie, dlaczego PiS nie może trochę zluzować na wzór na przykład Orbana z tematami, które go najbardziej ciągnęły, czyli kwestie szeroko rozumiane aborcyjne i kwestie stosunku do mniejszości seksualnych. I chodzi mi o to, że Orban z tym nie ma problemu. No ktoś mi odpowiedział, bo wtedy PiS nie byłby PiSem. Ale to jest natura skorpiona. Ale trochę. PiS zluzował. Czy to PiS wprowadza te problemy do agendy i do debaty? Aktualnie nie. Aktualnie tak nie. Mieliśmy ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jednak rozpętałem piekło. Ale z chęcią rozwinę ten wątek w innym programie. Szybko, tylko uważam, że ten wynik PiSu nie jest zaskoczeniem, choćby dlatego, że PiS będzie miał zawsze dosyć dobre notowania, jeżeli będzie cały czas zapraszany do gry przez przeciwnika, czyli będzie dostawał jakby tlen w postaci tych wszystkich komisji śledczych i tego, że w zasadzie cały czas słyszymy ze strony rządzących, że musimy rozliczać PiS, no ale to rozliczanie to jest zaproszenie do tańca cały czas, to jest czekanie na odpowiedź. A PiS ma swoją jakąś tam odpowiedź na to, co będzie teraz robiła koalicja, w związku z czym cały czas będzie tą główną siłą, która jest przedstawiana jako, ponieważ jest przedstawiana jako główne zło ze strony Tuska, no to w oczach swojego elektoratu będzie głównym dobrem, no bo to tak działa. To jest cały czas ten sam konflikt, który od lat zajmuje jakby umysły Polaków. No i tak długo, jak on będzie podsycany również przez rządzących, bo oni cały czas straszą PiS-em, mimo że PiS już nie rządzi, no to ten PiS będzie te 30 parę procent miał, bo będzie tą główną siłą, która broni nas przed Tuskiem. Gdybyśmy nagle mieli na przykład jakiś konflikt w rządzącej koalicji, Lewica by wyszła na przykład z tej koalicji i nagle coś by się tam delikatnie chociaż przebiegunowało, to może się okazać, że konflikt z PiS-em nie będzie dla Polaków już tak bardzo atrakcyjny. Oni sobie znajdą jakąś inną swoją drużynę, którą będą w tym meczu kibicować. Więc trochę też tak to widzę. No, tu się nic nie zmieniło, więc PiS będzie miał te 30 parę procent, bo te żelazne elektoraty dokładnie tak działają. No, one po prostu chcą konfliktu i to zapotrzebowanie na konflikt jest obsługiwane dalej. No. Panie Wojciechu, dwie książki ma pan na stole. Przyniosłem dwie. To pokaż do kamery, do dwójki. Tutaj zazwyczaj jest... Najpierw jedną. Wiem, że tu jest taka praktyka, że przynosi albo swoje, albo jakieś nowości, więc... Nie. Niektórzy przynoszą też. Tutaj tak? Ostatnio nawet ktoś przyniósł Myśli Seneki, więc... Tak, o dobrze. To ja pierwszą książkę, którą mam, książka... Do dwójki, tam macha ci kolega operator. Książka mojego dobrego krakowskiego kolegi, dziennikarza naukowego. Tam... A, czyli nie swoja, kolegi, ładnie. Tomka Borejzy, tak. Tam musimy się nawzajem polecać. Nieoczywista dla mnie lektura, rozmowy o klimacie, buncie i przyszłości Polski, odwołać katastrofę. Dla mnie lektura taka odświeżająca, no bo jakoś pokazująca mi też, co się dzieje. Tomek na bazie czegoś, co się nazywa granice planetarne, czyli takie obszary, w których przekroczenie może sprawdzać na nas zagrożenie. Rozmawia z ludźmi o tym, w którym miejscu się znajdujemy jako Polska, ale także jako świat. Część z tych wniosków jest
rzeczywiście no, zatrważających. Z częścią się nie zgadzam. O ile zgadzam się z diagnozami, to z receptami już niekoniecznie. Bardzo ciekawe, jeśli kogoś interesuje właśnie temat klimatu, temat ekologii, temat tego, w jaki sposób środowisko ma się rozwijać w dobie uprzemysłowienia chociażby ferm przemysłowych. Polecam. Druga rzecz... Biblia pesymistów całego, przynajmniej całej Europy. To? Tak. Tak. No oczywiście. Sándor Márai, Dziennik. Lektura 40-latka. W zeszłym roku dostałem 5 tomów. I myślę, że jest to rzecz, która pozwoliła mi, mówisz o lekturze pesymistów, ona pozwoliła mi się, myślę, odnaleźć w świecie, o którym też dzisiaj rozmawialiśmy. I myślą przewodnią tego dziennika, który trwa 50 lat, jest to, że pisarz, który no, rzucony dziennik rozpoczyna się tuż przed oblężeniem Budapesztu w 1943 roku, kończy się w 1989 roku w Stanach, gdy Márai strzela sobie w głowę. Myślą taką, która towarzyszy temu wszystkiemu, jest poczucie wyobcowania i takiej no, świadomej samotności, którą on ma, obserwując świat, w którym bardzo dużo się dzieje, nie mniej niż teraz, choć jak słyszeliśmy, teraz dzieje się najwięcej w historii. I to, w jaki sposób Márai się do świata odnosi, w jaki sposób potrafi sobie radzić z tym, co go spotyka, jest jakoś uspokajające, że nie musimy poddawać się temu natłokowi impulsów. I po teraz. Pan Kępa usprawiedliwiony, bo na rowerze nie, przyjechał. Nie, ale ja mam, tylko wiesz... Szukasz to, mam Kuba? Książki. Ja znalazłem. Ja często jestem pytany o to, co z tą lewicą, co z jej etosem, z jej powinnościami. Ja jestem złym adresem tego pytania, bo jest osoba od tego dużo lepsza. Pokazuję do kamery. Pokaż do jedynki. Mamy taki sam sposób na przyniesienie książki. Tak. Książka mojego towarzysza i współtwórcy naszego podcastu, Marcina Giełzaka, Wieczna Lewica, do kupienia wciąż, z autografem można dostać, który w takiej krótkiej, aforystycznej formie się do tych wielkich, historycznych praw lewicy, etosu właśnie i powinności odnosi i myślę w formie krótszej, bardziej zwięzłej niż te wielkie, opasłe, bardzo erudycyjne tomy klasyków, wyjaśnia, gdzie tu leżą problemy, co współczesna lewica zaniedbała, co mogłaby zrobić, żeby wciąż odegrać istotną, tę prometejską, bo i Prometeusz jest na okładce, rolę na scenie politycznej, tylko książkę Marcina Wieczna Lewica, tym spragnionych odpowiedzi na te wybrzmiewające wciąż w polskiej sferze publicznej pytania poszukać. Agnieszka? Ja niestety nie mam właśnie, nie przyniosłam książek, ale też nie mam telefonu, więc nie mogę pokazać do kamery. Natomiast ja wróciłam, ja jestem trochę skażona tym, że to mój tata był jakby takim gościem, który no, ukształtował moje gusty. Ja ostatnio wróciłam do książek, które przeczytałam bardzo dawno temu, które uwielbiam, do Hansa Helmuta Kirsta, do takiej powieści Wilki o tym, jak się kształtował faszyzm w Prusach, i do drugiej Fabryka Oficerów. Ja serdecznie polecam, chociaż to są oczywiście takie bardzo wojenne, bardzo ciężkie książki. No więc tak, to ja dzisiaj krótko. Pan Kępa. Ja mam książkę do polecenia. Nie byłbym sobą, gdyby to nie była książka o kolarstwie. Tak myślałam. Inne aktualnie, bo tą przeczytałem już jakiś czas temu, ale one nie są godne polecenia, bo są nudne. Natomiast ta jest absolutnie nienudna i bardzo dobra. Rzadko się zdarzają dobre biografie sportowców, które są dobrze napisane. Jan Ulrich o, no nie wiem, że jest podtytuł, o tym, który mógł być najlepszy. O Niemcu to jest książka. To jest biografia czy autobiografia? To jest biografia. On nawet się nie wypowiada. Ale pokaż do kamery. On się nawet nie wypowiada. To jest bardzo ciekawa historia, bo myślę, że ty będziesz wiedział, kto to był Jan Ulrich. To był pierwszy Niemiec, który wygrał Tour de France, a potem mu się przydarzył ten Lance Armstrong, który mu zabierał kolejne zwycięstwo. Był wiecznie drugi. Też został złapany na dopingu, jak każdy kolarz wtedy, więc musiał się mierzyć z łatką zarówno gościa, który przegrywał, jak i oszusta. To znaczy nawet w oszukanym wyścigu też był drugi, mimo że wszyscy komentatorzy twierdzili, że gdyby kolarstwo było przez chwilę czyste, no to on by wygrywał te wyścigi. On potem popadł w nauk. To bardzo dużo w ogóle mówi o moim zdaniem pięknym sporcie, jakim jest kolarstwo, skomplikowanym. Z 5 największych kolarzy lat 90. chyba 2 nie żyje. Jeden jest skazany za znęcanie się nad żoną. Trzeci, czy tam czwarty, czyli Armstrong jest jednym z największych oszustów w historii sportu. W tym sporcie nie ma normalnych po prostu, zwłaszcza w tamtym, który był faszerowany różną farmakologią. To jest po prostu piękny sport i radzę Państwu, polecam bardzo zainteresować. I to jest dobrze napisana książka przede wszystkim.
Bardzo wam serdecznie dziękuję za przybycie i za, mam nadzieję, bardzo ciekawą rozmowę. Dziękuję serdecznie, drodzy widzowie. Byliśmy w restauracji Oficyna, w Rozalinie, koło Nadarzyna pod Warszawą. Zachęcam do odwiedzania tego miejsca, tylko zadzwońcie najpierw, sprawdźcie, czy są miejsca w restauracji, bo coraz więcej widzów kanału Zero tu przychodzi. Dziękuję, do zobaczenia. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy.